Służba biegała w kółko, zwalona z nóg. Pan zbyt późno ostrzegł ich, że dziś wieczorem w jego chacie odbędzie się bankiet. Zresztą sam William nie planował, że w tym roku sprawy potoczą się inaczej. Za każdym razem świętowali jego urodziny w jego ulubionej restauracji. Ale ponieważ w tym roku była jego rocznica, przynajmniej tak uważał jego młodszy brat, obchody czterdziestej rocznicy miały odbyć się w dwóch etapach. Pierwszym w domku był tak zwany wieczór kawalerski. William postanowił zebrać wszystkich swoich przyjaciół i po prostu się upić. A tydzień później ta sama grupa, ale z żonami, zasiąść przy bogatym stole. Właściciel przybył wcześniej. Ciągle wyciągał rzeczy z samochodu. Było już około czwartej, a do ósmej wszystkie przygotowania musiały być zakończone. Kucharz, dwóch pomocników i kilka innych osób biegało z Williamem po dwupiętrowym domku. Starając się zorganizować wszystko tak, by wieczór kawalerski był wielkim sukcesem. William. Do mężczyzny podbiegła dziewczyna w fartuchu. Fartuch był tak duży, że utonęła w nim i przypominała rzeźnika. Zostaw łososia w większych kawałkach lub cienko pokrojonego. Poli wysłał kucharza, który był teraz całkowicie pochłonięty przygotowywaniem przystawek, ponieważ gospodarz wyraźnie stwierdził, że będą dziś dużo pić, będą potrzebować takiej samej ilości jedzenia. Poli, nie obchodzi mnie to. Powiedz Majkowi, żeby ugotował wszystko według swoich upodobań. William odpowiedział szybko. Ustawimy stoły razem z Peterem. William pił bardzo rzadko cztery razy do roku w swoje urodziny, w urodziny żony i w rocznicę śmierci rodziców. Jeśli chodzi o jego młodszego brata Tima, to oddawał się wszystkim przyjemnościom życia i często znikał w swoje urodziny, więc to się nie liczyło. Dlaczego William zgodził się w tym roku na takie globalne szaleństwo? Powodów było kilka. Mężczyzna przejął firmę po śmierci ojca i w ciągu ostatnich trzech lat, można powiedzieć, w pracy z dnia na dzień. William postawił sobie za cel reorganizację i przeniesienie firmy na wyższy poziom. Nie było to jednak łatwe. Czuł się, jakby poświęcił 10 lat swojego życia, aby to osiągnąć. I wreszcie, w tym roku, wszystko się skończyło. Napięcie było tak duże, że William chciał na chwilę zapomnieć i odpocząć. Tim był współwłaścicielem firmy, ale miał tylko 30% procent majątku ojca. Takie było jego życzenie. Młodszy syn nigdy nic nie zrobił, nigdy nie pomógł ojcu i generalnie zawsze żył własnym życiem. Kiedy Tim się o tym dowiedział, przez trzy miesiące robił ciągłe skandale. Ale po tym, jak ojciec ostrzegł go, że pozbawi go wszystkiego, mężczyzna uspokoił się. Ponadto natychmiast oświadczył, że jego stopa nie będzie w biurze, że całą pracą zajmie się William. Ale miej sumienie, powiedział mu wtedy ojciec. Dlaczego uważasz, że jesteś taki wyjątkowy? Dlaczego William musi pracować, a ty nie? Młodszy syn próbował się z nim kłócić, ale nie potrafił wymyślić spójnego argumentu. W każdym razie Tim był miłośnikiem towarzystwa i dużych spotkań, ponieważ w tym roku musiał wtrącać się w sprawy firmy i pomagać starszemu bratu. Chciał pokazać wszystkim swoje zasługi. Tim zawsze lubił się przechwalać. Była to jedna z jego ulubionych rzeczy do robienia, gdy był w pobliżu ludzi. Postanowił więc namówić brata na wieczór kawalerski, bo tam mógł powiedzieć wszystkim, że jego starszy brat nie poradziłby sobie bez niego. To on dokonał tego, można powiedzieć, przewrotu w ich biznesie. Lili, żona Jama, odmówiła zaangażowania się w całą sprawę, więc to do niego należało zorganizowanie wszystkiego. Lato było upalne, więc duży stół został ustawiony pod drzewami w ogrodzie obok basenu. Były już na nim naczynia i jedzenie. Mike, William zwrócił się do swojego kucharza. Będziesz mógł zostać? Obawiam się, że nie będziemy mieli czasu na kebaby. Zapłacę ci podwójnie, mrugnął. Kucharz chętnie się zgodził i zajął się swoimi sprawami. O 28 przed bramą pojawił się pierwszy samochód. William poszedł poznać gości. Na przyjęcie miało przyjść 10 osób. Kilku menadżerów z firmy, dobry znajomy Williama, no i oczywiście Tim. Ten ostatni tym razem nie mógł się oprzeć niespodziankom. Jego młodszy brat zaprosił na wieczór kawalerski ludzi, których William nie znał. Z zaskoczenia uścisnął dłoń gościom. Zapraszam. Tak się cieszę, że cię widzę. Jego brat spojrzał pytająco na Tima, ale udawał, że nic się nie stało. Wychodząc, szepnął mu do ucha, że to ważni ludzie i zdecydowanie powinien się z nimi zaprzyjaźnić. Impreza była w pełnym rozkwicie. Alkohol lał się strumieniami. William pił dużo, ale tylko piwo. Niemniej jednak i jego to dopadło. A solenizant ledwo mógł poruszać językiem po czterech butelkach z powodu braku doświadczenia w piciu. William, Tim podszedł do niego. Koty na to. Przewrócił swoją butelkę piła. Rosję tu gramową szklanką wódki. Nic u nas dalej będzie tak samo, a może nawet lepiej. Goście pili, jedli, wesoło o czymś dyskutowali. William słuchał słów Tima, który chwalił siebie na lewo i prawo. Tak go błagałem, że komuś powiedział: Nie masz pojęcia, ile pieniędzy na niego wydałem, żeby podpisał z nami kontrakt. William uśmiechnął się. Dobrze wiedział, że Tim nie uczestniczył w żadnych poważnych negocjacjach. Owszem, pomagał, ale tylko w biurze. Nigdy nie jeździł do partnerów. Po pierwsze, nie miał takiej wiedzy jak jego starszy brat i nie potrafił negocjować. Tim był człowiekiem, dla którego słowo kompromis czy obopólna korzyść były nieznane. Wszystko zawsze kręciło się wokół jego własnych interesów. William miał jednak nadzieję, że pewnego dnia Tim dorośnie i zda sobie sprawę z tego, co ojciec mówił mu przez tyle lat. Mężczyzna przypomniał sobie swoich rodziców, a po jego policzkach popłynęły łzy. William opuścił firmę idąc w stronę basenu. Minęły ponad trzy lata, ale bardzo tęsknił zarówno za matką, jak i ojcem. Po pierwsze, jego matka zmarła nagle. Mężczyzna nigdy nie zdawał sobie sprawy, że jego ojciec był do niej tak bardzo przywiązany. Jego serce nie mogło znieść tej straty i cztery miesiące później zmarł we śnie. Mamo, tato, szepnął i powędrował ścieżką na tyły ogrodu. Ten domek był ulubionym miejscem jego matki. Tak. Miała ogromny dom w mieście i tam też założyli ogród, zgodnie z najnowszą modą projektowania krajobrazu. Ale to tutaj mama lubiła przyjeżdżać z ojcem w te nieliczne dni, kiedy miała wolne od jego pracy. William podszedł do Jarzębiny i dotknął jej dłonią. Poczuł ciepło i wydawało mu się, że jego matka spaceruje w pobliżu. Mężczyzna rozejrzał się po ścieżkach, ale nikogo na nich nie było. Chyba za dużo wypiłem. Powiedział smutno i spojrzał w kierunku hałaśliwego towarzystwa. Chciałbym być teraz sam. William usiadł na ławce, która była ukryta przed ciekawskimi spojrzeniami. Mężczyzna zatopił się we wspomnieniach. Widział siebie jako chłopca biegającego tutaj. William miał psa, najzwyklejszego psa ulicznego, którego kiedyś zabrał, ale byli przyjaciółmi od lat. Nawet z Timem nigdy nie miał tak dobrych relacji jak z tym psem. Zdawał się go nawet rozumieć. William uśmiechnął się. To tutaj on i ja się ścigaliśmy, powiedział na głos. Biedny barsik. Wbijał kota w drzewo, a potem wrzeszczał. Ale tylko wtedy, gdy kot wskakiwał mi w ramiona. A kiedy byli beze mnie, byli najlepszymi przyjaciółmi, jakich mogłem znaleźć. Spali przytuleni do siebie na jego łóżeczku. William poczuł, jak ktoś dotyka jego ramienia. Mężczyzna wzdrygnął się z zaskoczenia. Siedzisz tu sam? spytał wesoło Tim. No dalej, nie odrywaj się od drużyny. Przyszliśmy tu po niego, a on nas zostawił. Wspominałem rodziców, powiedział smutno brat. Mama bardzo lubiła naszą daczę. Nie możesz ich przywrócić, westchnął Tim. Musimy żyć dalej. Chodźmy, goście na ciebie czekają. Najmłodszy syn nigdy nie żywił specjalnych uczuć do swoich rodziców. Oczywiście kochał ich na swój sposób, ale kilka tygodni po pogrzebie jego serce się oczyściło i zaczął prowadzić normalne życie. Bracia wrócili do swoich gości ale William nie był już zainteresowany kontynuowaniem przyjęcia. Rozglądał się zmęczony. Chciał tylko, żeby to się jak najszybciej skończyło. Ale wieczór kawalerski był w pełnym rozkwicie i William zdał sobie sprawę, że nikt nie wyjdzie przed drugą lub trzecią nad ranem. Mężczyzna ponownie zapadł się w sobie. Tym razem zaczął sobie przypominać, jak Lili pojawiła się w jego życiu. Być może ich spotkanie można nazwać przypadkiem. W tym czasie William był już w długotrwałym związku, ale jakoś nie wykraczał on poza spotkania dwa razy w tygodniu. Młodzieniec rozumiał, że trzeba z tym skończyć, ale czy to przyzwyczajenie, a z Miją spotykał się ponad trzy lata, czy nadzieja, że wszystko może się jeszcze zmienić, nie pozwalały mu powiedzieć, że między nimi wszystko skończone i czas się rozstać. Mija okazała się wytrwałą dziewczyną. Naprawdę nie chciała strasić Williama. Ale mężczyzna nie czuł się nieuzbytnio zainteresowany i. Dlatego zaczął coraz rzadziej umawiać się na randki. Dziewczyna przez chwilę walczyła, ale potem zaczęła też zdawać sobie sprawę, że go nie zatrzyma. W tym momencie, gdy związek Williama z mią pozostawał już niemal jeden jesion, mężczyzna całkiem przypadkiem zatrzymał się w kawiarni. Ku jego wielkiemu zdziwieniu, przy jednym ze stolików zauważył swojego brata z dwiema dziewczynami. Cześć! William podszedł do niego. Nie spodziewałem się, że Cię tu zobaczę. Co słychać? Mężczyzna przywitał się również z nieznajomymi. Kiedy Tim miał 25 lat, jego ojciec nie wytrzymał i wyrzucił go z domu. Kupił mu mieszkanie i dał trochę pieniędzy. Tim zabrał też ze sobą wszystkie swoje rzeczy. I to, można powiedzieć, była fortuna. Oczywiście na tym się nie skończyło. Najmłodszy syn nigdy nie chciał pracować i niemal co miesiąc żebrał o pieniądze od ojca. Przez wiele lat William rzadko spotykał się z Timem bo ten żył własnym życiem i sporadycznie przyjeżdżał do rodziców. Mam się świetnie. Jestem na wakacjach z dziewczynami. To jest Natali, a to Lili. Przedstawił nieznajomych. Zapraszamy do przyłączenia się do nas. Dzięki, ale nie mogę. Zabiorę ze sobą kawę i pójdę do pracy. William odpowiedział szybko. Miłego dnia. Bardzo miło było cię poznać. Wzrok mężczyzny padł na Lili. Była niezła. Tak jak wyglądała, trudno było sobie wyobrazić, jak mogła siedzieć w tym samym towarzystwie co Tim. Jak się później okazało, Tim spotykał się z Natali, a ona przyprowadziła na spotkanie swoją przyjaciółkę. Młodzi ludzie pożegnali się, a William poszedł w swoją stronę. Zaledwie tydzień później, znów przypadkiem, zobaczył znajomą sylwetkę. szybko idącą dziewczynę Lili. William otworzył okno samochodu i zawołał do niej: Zatrzymała się. Szczerze mówiąc, Zastanawiałem się, czy to ty czy nie. Podszedł do kobiety, którą znał. Przepraszam, nie pamiętam cię. Odpowiedziała chłodno i spojrzała na niego nieobecnym wzrokiem. Na jej twarzy malował się smutek. Jestem William, brat Majka. Poznaliśmy się jakiś czas temu w kawiarni. Uśmiechnął się mężczyzna. Tak, teraz sobie przypominam. Przepraszam, w pierwszej chwili cię nie poznałam, powiedziała zawstydzona. Przepraszam, ale się spieszę. Podwiozę cię. William zaoferował się od razu. Dotknął łokcia dziewczyny, a ta załachała się lekko i podesła do jego samociodu. Powiedz, gdzie ten mężczyzna zabrał samociol. Spojrzał na pasażerkę. Muszę jechać do szpitala, odpowiedziała sucho. Od kilku dni bardzo boli mnie brzuch. Znam lekarza, który tam pracuje. Lera, mogę ci pomóc. Jeśli chcesz, pojedziemy do płatnej kliniki. Vlad robi zamieszanie. Nie, dziękuję. Natychmiast odrzuciła jego ofertę. W porządku, nie martw się. Vlad nalegał, by poczekał na Lerę, ale ta poprosiła go, by wyszedł. Mężczyzna zdał sobie sprawę, że dziewczyna nie czuła się komfortowo komunikując się, ponieważ odczuwała silny ból. Trzy dni później Wlad zadzwonił do Maksima, aby dowiedzieć się, jak czuje się Lera. Nie wiem, był zaskoczony, widziałeś ją, co się z nią stało. Zadawał pytanie za pytaniem. Jego starszy brat opowiedział mu o spotkaniu z dziewczyną i poprosił o numer telefonu Lery. W ogóle jej nie znam, odpowiedział od razu. To jakaś dziewczyna Natasza, którą znam. Zapytam ją. Jeśli da mi swój numer telefonu, oddzwonię. Kilka minut później Maxim zadzwonił do niego i powiedział, że jego przyjaciel nie chciał podać numeru Lery, ponieważ w ogóle nie komunikowała się z nieznajomymi. Wladowi było bardzo przykro, szczerze chciał zobaczyć dziewczynę. W końcu zerwali z Wiką. A Lera w jakiś sposób dostała się do jego duszy. Spotkali się dwa tygodnie później. Wlad często jeździł drogą, na której widział Lerę. Tak było i tym razem. Zauważył dziewczynę, która powoli odnalazła się bez nastroju. Lera cześć jak się cieszę. Wlad podbiegł do niej. Dziewczyna zbladła. Cześć! powiedziała z wahaniem. Chciała zignorować mężczyznę, więc stała w milczeniu. Więc jak się masz? Doszłaś już do siebie? Wlad nie pozwolił jej odejść. Lera, jeśli jesteś wolna, chodźmy do kawiarni. Błagam cię. Waleria zawahała się. W jej oczach był strach, zmieszanie i coś jeszcze, czego Vlad wtedy nie rozumiał. Poprosił dziewczynę jeszcze raz, a ona się zgodziła. Przepraszam. Może wyglądam zbyt nachalnie. Zarumienił się mężczyzna. Ale od razu cię polubiłem. Jeśli masz chłopaka, to rozumiem. Po prostu musiałem zapytać wprost. Nie. Odpowiedziała gwałtownie Lili. William dostrzegł błysk w jej oczach. Och, tak, się cieszę, że to słyszę. Zaśmiał się. Jakby kamień spadł mi z serca. Od tego dnia William zaczął spotykać się z Lili. Trzy miesiące później przedstawił ją swoim rodzicom. Tim był jedyną osobą, której nie podobał się jego wybór. Jezu, William, nie mogłeś znaleźć kogoś bardziej interesującego. Miał mu to za złe. Dlaczego u licha Natali przyszła tego dnia ze swoją przyjaciółką? Gdybym wiedział, że tak będzie, nigdy nie zgodziłbym się z nią spotkać. Tim, co ci się nie podoba w Lili? Próbowałem zrozumieć mojego starszego brata. Tak, jest skromna, nie tak jak twoje kolorowanki. Jest nudna, krzyknął ze złością. Chciałeś mieć bystrą kobietę, a dałeś się nabrać na jej ładną buzię. Ta Lili w ogóle nie ma rozumu. Więc nie przekraczaj granicy. William podniósł się z krzesła. Lili jest moją dziewczyną i musisz ją szanować. Nie jestem nic winien ani tobie, ani jej, krzyknął Tim na cały głos. Rób co chcesz, ale gwarantuję ci, że za kilka lat albo powiesisz się z nudów, albo weźmiesz rozwód. Na nieszczęście dla Tima żadna z tych rzeczy się nie wydarzyła. William i Lili zdawali się żyć dusza w duszę. Mężczyzna nie chciał zostać z rodzicami po ślubie, więc on i Lili przeprowadzili się do nowego domu. William spojrzał na zegar, była prawie druga. Na początku chciał zadzwonić po taksówkę po imprezie i wrócić do domu. Ale zadzwonił do Lili trzy godziny temu i ostrzegł ją, że zostanie w domku. Cóż, kilka osób stało. William, dzięki za przyjęcie urodzinowe. Naprawdę dobrze się bawiliśmy. Wieczór kawalerski był sukcesem. Gospodarz zasugerował, żeby wszyscy wezwali taksówkę, ale goście się nie zgodzili. Każdy z nich był pewien, że nie jest aż tak pijany. William obserwował mężczyzn ledwo wychodzących z furtki. Jeden prawie się przewrócił. Kucharz i jedna pomocnica wyszli już o dwunastej. William i Tim zostali sami. No i jak, braciszku? Tim przytulił solenizanta. Chcesz, żebym z tobą został? Dotrzymać ci towarzystwa? Nie, Tim, dzięki. Chcę być sam. William natychmiast zaprotestował. Zadzwonię po taksówkę. Nie ma mowy. Machnęłam na siebie ręką. Mogę prowadzić moją piękność z zamkniętymi oczami, więc nie martw się o mnie. Obiecuję, że nic mi się nie stanie. Starszy brat był trochę zaniepokojony, ale w końcu się zgodził. Tim uścisnął go jeszcze raz na pożegnanie i odpalił samochód. William pomachał do niego. Mężczyzna wyszedł na dziedziniec i zamknął bramę. Kucharz i jego pomocnik częściowo posprzątali wszystko przed wyjściem, ale William nie chciał zostawiać bałaganu. Uprzątnął wszystko ze stołu i wyrzucił śmieci do kosza. Niedaleko niego pojawiło się też kilka worków z butelkami. No to teraz możemy iść spać. Dobrze, że jest niedziela. Lili zadzwoni do mnie dopiero wieczorem. Pomyślał zmęczony. Kocąg po skodach do domu. William zatrzymał się i usiadł na werancję. Puksierzyk oswietlał wszystko do kola. Było w pół do trzeciej, co oznakało, że jeszcze kilka godzin i natura będzie przygotowywać się do świtu. I dlaczego Lili i ja nie mamy dzieci? Nagle powiedział na głos. Jak miło byłoby tu przyjeżdżać i spędzać weekendy. William przypomniał sobie rozmowę z lekarzem. To, co mu powiedział, zabrzmiało jak osąd. Przykro mi, ale Lili jest bezpłodna. Wbił nóż w serce Williama. Ona nie może mieć dzieci. To albo wynik operacji, albo miała poważny proces zapalny. Mąż zdecydował się na szczerą rozmowę z żoną. Na początku była bardzo zawstydzona. Zostałam zgwałcona w szkole, powiedziała Lili. Potem przez lata miałam ciągłe problemy. O mój Boże, William przytulił ją. Lili, przepraszam. Nie chciałem cię skrzywdzić. Po tej rozmowie William starał się nie rozmawiać o dzieciach. Jego matka zasugerowała kiedyś by wziął dziecko z sierocińca, ale syn bał się nawet zapytać o to Lili. Mamo, kocham ją i nie obchodzi mnie czy dami dziecko czy nie. Odpowiedział jej wtedy: Nie po to się z nią ożeniłem. Czas mijał, ale w głębi serca William tęsknił. Czasami celowo oglądał filmy o dzieciach. W takich chwilach śmiał się i płakał. Solenizant miał nadzieję, że przyjęcie pomoże mu zapomnieć o wszystkim, ale piwo, które wypił, przypomniało mu o bólu. Jego matka i ojciec wciąż przychodzili mu na myśl. To samo pytanie brzmiało w jego głowie: co dalej? Więc powinniśmy iść spać. Powiedział do siebie. Robiło się późno. William wstał ze schodów i otworzył drzwi do domu. Postanowił spędzić noc w jednym z pokoi, który znajdował się na parterze. Mężczyzna położył się, a jego oczom ukazała się żona. Serce mu zakłuło. William żałował, że nie wrócił do domu. Ale było już za późno. Czuł tak silne poczucie samotności, że chciał krzyczeć. Po chwili mężczyzna zapadł w sen. William obudził się nagle. Usłyszał jakiś dźwięk we śnie. Nasłuchiwał. Jego ciało było tak zmęczone, że nie chciał wstawać. Kto to jest? Aby uspokoić swoją duszę, powiedział głośno i wrócił do snu. Kilka minut później jego oczy znów się otworzyły. Mężczyźnie wydawało się, że drzwi skrzypnęły. William sięgnął po lampę, ale natychmiast poczuł uderzenie w głowę. Mężczyzna stracił przytomność. Podnieśmy go szybko, rozkazał ktoś cicho. Mamy bardzo mało czasu. Niedługo będzie świtać. Inny mężczyzna szybko podbiegł do niego i zaczął ściągać Williama z łóżka. Nieznani mężczyźni zanieśli mistrza do drzwi wejściowych. Wtedy, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, zgasły wszystkie światła na dziedzińcu. Zrobiło się bardzo ciemno. Nieznajomi ostrożnie zanieśli Williama do bramy. Rozległo się kliknięcie i złodzieje zatrzymali się na kilka chwil. Wszystko ucichło. A oni wynieśli mężczyznę na zewnątrz i natychmiast wrzucili go do samochodu. Po minucie samochód odjechał. Kierowca nie włączył świateł, gdyż najbliżsi sąsiedzi, którzy mieszkali tu na stałe, znajdowali się jakieś 30 metrów dalej. Nikt nie zauważył gości. Samochód pędził w kierunku lasu. Robiło się już jasno, gdy kierowca skręcił w stronę starego opuszczonego gospodarstwa, gdzie stały maszyny rolnicze. Dwóch mężczyzn szybko wybiegło i chwyciło Williama. Zanieśli go do starego budynku, w którym drzwi już dawno zostały wyważone. Wykończyć go, rozkazał jeden z bandytów zachrypniętym głosem. Założył rękawice, żeby nie było śladów. Drugi posłuchał i zaczął bić Williama z całej siły. Ten już się nie odwrócił. Myślę, że wystarczy, kazał pierwszemu przestać. Zadzwonię do dowódcy i zapytam, co powinniśmy z nim zrobić. Mężczyzna wiercił się i szedł w stronę samochodu. Zadzwonił do kogoś. Przez dłuższą chwilę nie było odpowiedzi. To jest to. Jest gotowy. W usłuchawce odezwał się zaspan i głos ktoś mną. Siołaj go tam na razie, żeby nikt go nie znalazł. Powiem ci, co robić dalej. Silki posłusznie wróciła do budynku. Tam kucał drugi mężczyzna. Kazał mu rzucić na Williama jakieś stare deski i ubrania, które leżały w pobliżu. Wszyscy w drogę. Zdjąć rękawice. Wyczyścić żel z butów, powiedział kierowca. Bandyci wrócili do swojego mieszkania. Teraz musieli czekać na to, co szef powie na temat zwłok. Spali prawie do wieczora. O dziesiątej zadzwonił telefon do Haskiego. Słuchał tego, co mu mówiono przez jakieś pięć minut. Więc chodźmy szybko. Musimy go odebrać o dwunastej. Resztę opowiem po drodze. Poszedł do kuchni. Na początku pierwszej bandyci podjechali pod opuszczony budynek, w którym wczoraj nie było Williama. Obaj trochę się martwili, że w międzyczasie zostanie znaleziony. Ale pod starymi deskami wciąż leżało jego ciało. Dobra, przygotuj się do zatarcia śladów i odcisków palców, oznajmił kierowca. Teraz ciągnij go za sobą. Ciało William'a zostało załadowane do bagażnika. Drugiemu bandycie wydawało się, że oddycha. Chciał nasłuchiwać, ale barczysty mężczyzna zaprzeczył. Jego ciało wydawało się zimne. Chodź, nie mamy czasu, krzyknął do niego kierowca. Wątpisz w swoje ręce? Nie. Odpowiedział drugi zdezorientowany. Zrobiłem z niego kotleta. No to wszyscy do roboty. Bandyci, jakim zleceniodawca kazał, tak zrobili. Wywieźli Williama 200 kilometrów od miasta. Była to mała, prowincjonalna miejscowość. Panowała tam martwa cisza. Nie świeciły się żadne latarnie. Zatrzymujemy się tutaj, powiedział kierowca i wysiadł z samochodu. Musimy wyrzucić go do tego kosza na śmieci. Po około 10 minutach William był już na miejscu. Mężczyźni szybko wskoczyli do lantrowera i odjechali z miejsca zdarzenia. Zadanie zostało wykonane. Teraz musieli tylko zdobyć pieniądze, zabrać swoje rzeczy z mieszkania i wynieść się stąd na dobre. Mary, przynieś mi wody, odezwał się głos spokoju. Dziewczyna zrezygnowała z mycia naczyń i wytarła ręce. Wzięła szklankę wody z trzylitrowego słoika, który zawsze stał na stole i zaniosła ją matce. Będzie padać? Moli zapytała niechętnie. Całe ciało mnie boli, więc nie chcę żyć, prawda? Matka Mary leżała w łóżku od prawie roku, od dawna chorowała na cukrzycę, ale kilka lat temu osiągnęła krytyczny etap i najpierw Moli miała odcięty jeden palec u lewej stopy, a teraz próbowano uratować stopę. Mary spojrzała z miłością na matkę i pogłaskała ją po głowie. Zawsze żyły biednie. Kim był jej ojciec? Dziewczynka nie wiedziała. Matka opowiedziała jej kiedyś historię ich miłości. Nie było to nic szczególnego. Zakochała się jak wiele osób w jej wieku. Chłopak obiecał, że wkrótce się pobiorą. Gdy tylko dowiedział się, że Moli jest w ciąży, po prostu zniknął. Jej dziadkowie dawno odeszli. Dziadek zmarł, gdy Mary miała 5 lat. Babcia odeszła rok wcześniej, zanim jej matka otrzymała przerażającą diagnozę. Być może Moli udałoby się pomóc, gdyby nie drogie leki. Przez lata piła to, co można było kupić. Ale te leki niewiele pomagały. Mary miała 20 lat, kiedy jej matka jeszcze chodziła. Pracowała w sklepie spożywczym. Ale teraz Molly nie mogła zostać sama przez cały dzień, więc jej córka dostała pracę jako dozorca. Oczywiście płaciła bardzo mało. I gdyby nie wieczorna praca, którą znalazła, było mało prawdopodobne, że ona i jej matka przeżyłyby. Mary była wrażliwą dziewczyną. Bardzo martwiła się o matkę. I gdyby nie znajomość z Oliverem, dziewczyna po prostu by zwariowała. Z chłopakiem spotykali się od pół roku. Mamo, z i pół godziny po sprąteniu, powiedziała. Oliver i ja wyciącymi na miasto. Chcę mnie odprowadzić do domu. Mary, po prostu zabijesz go na godzinę. Sprzeciwiła się. Co to za randka? Pół godziny? Ale ja nie mogę cię zostawić. Uśmiechnęła się jej córka. Oliver nie będzie mógł nas dzisiaj odwiedzić. Ze mną też się na chwilę spotka. Córka nakarmiła matkę i zaczęła się ubierać. Wieczorem sprzątała jedno pomieszczenie produkcyjne. Powierzchnia była duża, a płaca niska. Ale Mary nie miała jeszcze innych możliwości. Nie mogła studiować, choć bardzo chciała. Najbliższa szkoła techniczna znajdowała się w sąsiednim mieście, a opuszczenie matki było niemożliwe. Mary żyła więc zwykłymi problemami i obowiązkami domowymi, i marzeniem o tym, jak mogłaby uratować matkę. Dzień pracy dobiegał końca. Była prawie ósma, kiedy Mary opuściła fabrykę. Na portierni czekał na nią jakiś facet. Przytulił ją. Spóźniłaś się dzisiaj. Coś nie tak? Wziął dziewczynę za rękę i poszli do domu. Nie, po prostu nie jestem w nastroju powiedziała przez łzy. Oliver naprawdę chce pomóc mamie. Ona jest wszystkim, co mam. Oczywiście, że chcesz. Zatrzymałem ją i pocałowałem. Czy ty i ja nie zamierzamy się pobrać? No właśnie, spojrzała mu głęboko w oczy. Ale nie mam innych krewnych poza nią. Coś wymyślimy, obiecuję ci, westchnął młodzieniec. Szli i cały czas o czymś rozmawiali. Głównie snuli plany. Oliver chciał, żeby pobrali się za osiem miesięcy. Chłopak prawie odwiózł ją do domu. Miał dziś jeszcze jedną rzecz do zrobienia. Facet, którego znał, poprosił go o pomoc z samochodem. Obiecał, że dobrze mu zapłaci. Pozwól mi przyjechać do ciebie w ten weekend i spędzimy razem cały dzień. Pocałował Mary na pożegnanie. Oliver poznał dziewczynę, gdy zamiatała podwórko. Kilka razy przechodził obok niej. Miał tam pracę. Facet ciągle się zatrudniał, gdzie tylko mógł. Oliver miał 25 lat i był całkiem dobry w pracach hydraulicznych i elektrycznych. Pewnego dnia przywitał się z Mary i podszedł do niej. Facet pospieszył do domu, o który poprosił go przyjaciel. Jestem od Aleksa w sprawie samochodu. Powiedział, gdy z wielkiego domu wyszedł najedzony mężczyzna. Zapraszam do środka. Myślałem, że nie będzie ci po drodze. Odparł. Rozejrzyj się, a ja się przebiorę. Oliver rozejrzał się dookoła. Właścicielowi wydawało się dobrze powodzić. Postanowili popracować dziś przez dwie godziny, a Oliver miał być tam jutro wcześniej. Chłopak był bystry, Pochodził z prostej rodziny i musiał uczyć się wszystkiego na bieżąco. Oliver opuszczał już podwórko klienta. Kiedy jakaś dziewczyna pojawiła się na progu, przyjrzała mu się uważnie. Oliver sam się tego nie spodziewał, ale to było tak, jakby został porażony prądem. Do widzenia! krzyknął na tyle głośno, by nieznajoma go usłyszała. Oliver, jutro się trochę spóźnię, więc będziesz miał wczesną pobudkę, ostrzegła go właścicielka samochodu. Moja córka się z tobą spotka. Ma na imię Pam. Młodzieniec skinął głową i ruszył w stronę domu. Dziewczyna szybko wyleciała mu z głowy i zaczął myśleć o Mary. Mary zmęczona weszła do domu. Jej matka już na nią czekała. Często spała w ciągu dnia, bo nie miała energii. Mary, jak poszło? Zapytała zaciekawiona. Oliver cię poznał? Mamo. Było w porządku. Poszliśmy z nim na mały spacer. Przyjedzie do nas w ten weekend. Jej córka odpowiedziała i poszła do kuchni zrobić obiad. Dużym problemem było to, że Molly była na diecie. Mary gotowała więc osobno dla siebie i dla niej. Co prawda dziewczynka nie przepadała za słodyczami, czy mąką, ale i tak nie mogła jeść tego, co pozwalała jej matka. Mary czuła duże wsparcie ze strony Olivera. Facet był nawet skłonny zamieszkać z nimi po rejestracji, aby jego żona mogła opiekować się matką. Mary uważała, że ma w życiu dużo szczęścia. Oliver wydawał jej się poważnym i niezawodnym facetem, ale mimo to dziewczyna często odczuwała poczucie beznadziejności. Czasami płakała w nocy, ponieważ zdawała sobie sprawę, że Moli nie pożyje długo. Matka i córka porozmawiały trochę, a dziewczyna położywszy ją do łóżka sama poszła spać. Miały małe, dwupokojowe mieszkanie i to było zbawienne. Czasami chciała być sama. Dziewczyna nastawiła budzik na piątą. Latem dozorcy wychodzili do pracy wcześniej. Pomimo negatywnego nastawienia większości ludzi do takich zajęć, Mary nauczyła się wielu rzeczy. Ostatnio byli zmuszani do robienia wszystkiego i koszenia trawy, przycinania krzewów i drzew, malowania, bielenia, a nawet pomagania robotnikom w naprawianiu placów zabaw na ich działkach. Za to niestety nie otrzymywali dodatkowego wynagrodzenia, ale praca musiała być wykonana. Po rejestracji Mary chciała spróbować czegoś innego. Nie wstydziła się pracować jako dozorczyni, ale doświadczyła, jak ludzie nie doceniają pracy innych. Nie chcieli żyć w czystości i komforcie. Ludzie, którzy ciągle wyrzucali niedopałki papierosów przez okna, myśleli, że tak powinno być, a za co płacą dozorcom. Ale z jakiegoś powodu żaden z tych, którzy byli oburzeni, nie chciał pracować jako dozorca. Mary była również zdumiona tym, jak łatwo ludzie wyrzucali do kosza nie tylko chleb, ale także inne nieskażone produkty spożywcze. Bardzo często dziewczyna z przerażeniem patrzyła, jak w kontenerze leżą nieotwarte pudełka herbatników, patyki, kiełbasy, dobre owoce i warzywa. Nie rozumiem po co to kupować, skoro i tak się tego nie zje, pomyślała. Skąd ludzie mają tyle pieniędzy, żeby wyrzucać artykuły spożywcze? Mary nigdy nie przynosiła niczego do domu. Miała kilku bezdomnych, których znała więc odkładała jedzenie, a oni odbierali je o dziewiątej. Tak wyglądały jej dni pracy. Oliverowi też nie podobało się, że jego dziewczyna zamiata ulicy, ale nikt nie mógł na to poradzić. Następnego dnia, po wymianie okablowania, którą mu zlekono, ponownie udało się do naprawy samociodu. Dzień dobry. Wyszła do niego córka właściciela. Oliver zarumienił się. Pam stała w krótkiej spódniczce z rozpuszczonymi włosami. Chłopak wszedł do środka i ze spuszczoną głową udał się do garażu. Było coś, co chciał zrobić pod nieobecność właściciela. Prawdopodobnie pół godziny później pojawiła się tam pam. Przyniosła mu zimną lemoniadę. Dziewczyna uśmiechnęła się nieśmiało. Oliver automatycznie wpatrywał się w jej piersi. Jego policzki zarumieniły się, a po podziękowaniu dziewczynie ponownie zabrał się za zadanie. Gdy tylko chłopak się uspokoił, dziewczyna przyszła ponownie. Pam zaoferowała swoją pomoc. Nie, to nie jest zadanie dla kobiety, uśmiechnął się. Zrobię to sam. Dziękuję. Mogę w czymś pomóc. Nie spuszczała z niego wzroku. Widzę, że samemu jest ci ciężko. Pam została. Ciągle mówiła o czymś zabawnym. Oliver nie mógł się powstrzymać. Czym się zajmujecie? zapytała. Poza naprawianiem samochodów? Wychodzicie gdzieś z rodziną? Szczerze mówiąc, teraz cały czas pracuję. W przyszłym roku się żenię. Zbieram pieniądze. Powiedział. Po prostu nie mam teraz czasu na hobby. Rozumiem, uśmiechnęła się pam. Ja też jestem teraz zajęty. Tata przygotowuje mnie do pracy, chce, żebym przejęła nasze sklepy. Mamy dwa. Całe życie chciał mieć syna, ale urodziłem się ja. Wyobrażam sobie te nerwy, westchnął młody mężczyzna. Praca z ludźmi zawsze jest trudna. Tak, to prawda. Pam poparła go. Spróbuj znaleźć kogoś godnego zaufania. To sklepikarze kradną, klienci kradną. Zanim zdążyła dokończyć, do garażu wszedł jej ojciec. Był już w swoim roboczym uniformie. Tak naprawdę nie wchodził pod samochód, był bardziej nadzorcą. Ale w jego brudnym ubraniu ta rola wydawała się ważniejsza. Oliver opuścił dom klienta z dziwnym uczuciem. Nie potrafił tego sobie wtedy wytłumaczyć. Właściciel wziął od niego numer telefonu, aby mógł zadzwonić, gdyby coś się stało. Tej nocy Oliver skończył swoją pracę. Dostał swoje pieniądze. Młody mężczyzna bardzo chciał pożegnać się z Pam, ale ona ku jego wielkiemu rozczarowaniu nie wyszła z domu. Przez myśl przemknęła mu interesująca dziewczyna, ale natychmiast zdał sobie sprawę, co to za bzdura. Krzyknął do kogoś i odepchnął od siebie te myśli. Mary nie mogła się doczekać spotkania z Oliverem w ten weekend. Niedziela była jedynym dniem, w którym nie musiała iść do pracy. Dziewczyna piekła ciasto. Co chwilę zerkała na zegarek. Oliver już do niej dzwonił i powiedział, że przyjedzie późnym wieczorem. Został pilnie poproszony o pomoc. Pojawił się na progu z małym bukietem i ciastem. Oliver, dziękuję. Dziewczyna uściskała go. A ja upiekłam ciasto. Chciałam ci zrobić niespodziankę. Więc będziemy zaskoczeni. Pocałował ją i wziął za rękę, po czym poszedł do pokoju Moli. Cześć, Oliver. Ucieszyła się. Co słychać? Jak tam w pracy? Matka Mary tęskniła za rozmową z nim. Podczas gdy Oliver rozmawiał z Moli, dziewczynka nakrywała do stołu. Nakarmiła już matkę, aby mogli usiąść w spokoju. Po herbacie młodzi ludzie ponownie porozmawiali z kobietą. Gość poszedł do kuchni napić się wody. Mary wykorzystała ten moment i podeszła do matki. Mamo. Czy Oliver może dziś przenocować? Zarumieniła się. Chodzimy z nim już od dłuższego czasu. Cóż, jej matka była zdezorientowana. Mary, jesteś dorosła, masz 21 lat. Dziękuję. Nie pozwoliła córce dokończyć i przytuliła ją. Bardzo cię kocham. Oliver nie miał z tym nic wspólnego. To była inicjatywa Mary. Chłopak nie miał nic przeciwko temu, żeby z nią zostać. Mary, twoja mama na pewno nie będzie przeklinać, zwłaszcza nie powinna się denerwować, martwił się gość. Mogę wyjść. Oliver, zostań. Nie mam wystarczająco dużo czasu, aby być z tobą. Cały czas jesteś zajęty, ja też, powiedziała nieśmiało. Można powiedzieć, że po tym dniu Mary nie uważała się już za pannę młodą, ale za żonę. Wydawało jej się, że ona i Oliver są już małżeństwem. To, kiedy ich paszporty zostaną ostemplowane, nie miało już znaczenia. Tydzień po incydencie zadzwonił telefon Olivera. Dzwonił jego dawny klient, który miał problemy hydrauliczne i postanowił wezwać go jako złotą rączkę. Oliver zbliżał się do znajomego domu. Czuł się nieswojo. Pam natychmiast do niego podbiegła. Oliver, cześć. Przywitała go jak starego przyjaciela. Wejdź. Tata powiedział mi, że przyjdziesz. Cześć, pam. Chłopak był zakłopotany. Powiedział mi, że coś jest nie tak z twoim prysznicem. Tak, prawie nas zalało zaśmiała się Jesteś jedyną nadzieją Zakręcono mi wodę na pół dnia Brygadzista szybko zorientował się co jest nie tak Powiedział pan że musi iść do sklepu i kupić nowy kran Tak jasne zapłacę ci za wszystko Chodzi o to że tata jest teraz w tym samym sklepie i nie da rady powiedziała Podwiozę cię Oliver był zdezorientowany Już miał dzwonić po taksówkę Pam wybiegła Pięć minut później stała przed nim w bardzo krótkich szortach. Idąc, przeczesywała włosy. Młody mężczyzna obficie się zarumienił. Po raz kolejny próbował odmówić i wezwać taksówkę, ale Pam chwyciła go za ramię i zaprowadziła do swojego samochodu. Oliver pocił się obficie. Ciężko mu było oddychać, więc otworzył szeroko okno. Dokąd mamy jechać? Pam roześmiała się. Nie przeszkadzało jej, że Oliver nie mógł wydusić z siebie słowa. Tak do centrum hydraulicznego, ledwo mówił. Starał się nie patrzeć na kierowcę, ale musiał się odwrócić, bo dziewczyna wciąż zadawała mu pytania. W końcu dotarli na miejsce. Pam szybko wyskoczyła ze swojego drogiego samochodu i szła przed siebie. Oliver nie mógł oderwać wzroku od jej shortów, a raczej tego, co ledwo zakrywały. Sprzedawca rozchmurzył się, kiedy ją zobaczył, wpatrywał się w jej piersi z nieskrywaną przyjemnością i wyglądało na to, że zaraz ją złapie. Cóż, mój bu celowo głośno powiedział, powiedz mi, czego potrzebujemy. Nie wiem, o czym mówię. Oliver opamiętał się i w końcu oderwał wzrok od Pam. Podszedł do sprzedawcy i wybrał przedmiot. Spoconymi dłońmi wziął torbę i wrócił do samochodu dziewczyny. Tym razem szedł przodem, aby nie dać się uwieść jej kształtom. Trzeba przyznać, że Pam nie była szczupła. Miała przeciętną budowę, ale wszystkie jej krągłości i wypukłości były tak harmonijne, że można powiedzieć, że miała idealną figurę. Jej 65 kg bardzo jej odpowiadało. Nie podobają mi się. Dziewczyna powiedziała nieszczęśliwie, gdy wsiadali do samochodu. Dla takich jak ten sprzedawca. Wszystkie dziewczyny, jak rzecz, głównie wszyscy mężczyźni, chcą nas posiąść. Oliver milczał. Pomyślał, że oburzenie PAM, że przyszła do sklepu w taki sposób, by sprowokować chłopaków, a teraz ich o to oskarża, wydało mu się niesprawiedliwe. Lubię. Poważnych facetów. Nie chcę się zamienić za nic, kontynuowała. Tak, mam 23 lata i jeszcze nie wyszłam za mąż. Ale wolę poczekać aż pojawi się mój mężczyzna, niż poślubić kogoś innego, a potem cierpieć. Jak poważnie. Oliver nie mógł już tego znieść. Spojrzał pan w oczy, ale jego wzrok powrócił do jej piersi. To wtedy facet jest prawdziwym mężczyzną. Ma odpowiednie ręce i odpowiednią głowę, oświadczyła. Przez resztę jazdy jedynym marzeniem Olivera była wymiana kranu i zablokowanie numeru właściciela. Pam wzbudzała w nim poczucie zagrożenia. To było tak, jakby kusiła go fizycznie. Czuł to bardzo dobrze. Zaczynamy, powiedział brygadzista po skończonej pracy. Pam, bierz tę robotę. Oliver, myślisz, że coś o tym wiem? Roześmiała się i odkręciła wodę. Nagle z prysznica, który trzymała, trysnęła woda. Dziewczyna krzyknęła z zaskoczenia. Oliver poszedł wyłączyć wodę. Musiał przycisnąć pam i poczuł jej ciało. Dziewczyna wpatrywała się uważnie w jego oczy. Oliver szybko się odwrócił i odszedł na bok. Zebrał swoje narzędzia i, zabierając torbę, skierował się do wyjścia. Mam nadzieję, że nie będziemy ci więcej przeszkadzać. Uśmiechnęła się na pożegnanie i wręczyła mu pieniądze. Oby wszystko ci się udało. Odparł sucho i pożegnał się. Oliver nie chciał oglądać się za siebie. Zrobił szybki krok do przodu. Od wielu dni Pam nie dawała mu spokoju. Ciągle czuł ciepło jej ciała. Nawet się ty go wstydlił. Z Mary rozmawiali codziennie przez telefon i spotykali się, kiedy tylko było to możliwe. Jednak chłopak zdał sobie sprawy, że nie ma o koty jeszcze się z nią spotykać. Minął tydzień i Oliver poczuł silne pragnienie, by znów zobaczyć Pam. Potrzebował jednak do tego pretekstu. Nie mógł tak po prostu pójść i się z nią zobaczyć. Niezależnie od tego, czy było to pragnienie Pam czy nie, dwa dni później, kiedy szedł z zamówienia w centrum miasta, ktoś na niego zatrąbił. W samochodzie Pam uśmiechała się z zadowoleniem. Oliver, cześć, wsiadaj powiedziała natychmiast. Jedziesz do pracy czy do domu? Facet nie kłamał. Odpowiedział, że jest wolny. Pam spojrzała na niego uważnie. Dziewczyna uśmiechnęła się enigmatycznie w takim razie odpocznijmy trochę. Zaśmiała się i ruszyła przed siebie z ogromną prędkością. Coś w środku młodego mężczyzny chciało zaprotestować, ale milczał. Dłonie Olivera pociły się obficie. Fale gorąca przechodziły przez jego ciało jedna po drugiej. Pam skręciła w jakąś polną drogę. Nie znał takich miejsc. Pokażę ci takie wspaniałe miejsce, powiedziała podekscytowana. Jest niesamowicie piękne. Niewiele osób je zna. Jechali drogą chyba z pół godziny, gdy przed nimi pojawił się zbiornik wodny. Młody mężczyzna zadrżał. Pam zatrzymała samochód, wysiadła i zaczęła się rozbierać. Dziewczyna została w samej bieliźnie, w której wskoczyła do wody. Facet instynktownie się odwrócił. Oliver, chodź tutaj, to najczystsze jezioro, jakie znam. Machnęła do niego ręką. Chodź, nie bój się, nie jest specjalnie głębokie. Oliver chciał zostać na brzegu. Ale Pam szybko wyskoczyła z jeziora i zaczęła wciągać go do wody. W porządku. Odparł niechętnie i zaczął się rozbierać. Woda naprawdę była przejrzysta. Płyń za mną. Tu jest mała wysepka. Dziewczyna krzyknęła i zaczęła płynnie poruszać ramionami. Chłopak podążył za nią. Po kilku minutach Pam stała. Woda sięgała jej do piersi. Wyspa była tak mała, że musieli przyciskać się do siebie. To było coś, czego Oliver szalenie się bał. Ale dziewczynie to nie przeszkadzało. Przejęła inicjatywę i pocałowała go namiętnie. Tego dnia Olwier wrócił do domu późno. Nie słyszał ani telefonów mery, ani klientów. To było tak, jakby facet wszedł do innego świata. Nigdy w życiu nie czuł takiej namiętności. W tych chwilach było mu wszystko jedno. Poczucie rzeczywistości zaczęło do niego wracać później. Około dziesiątej wieczorem pam zatrzymała samochód niedaleko domu Olwiera przyciągnęła go do siebie i pocałowała w sposób, który sprawił, że jego krew zawrzała. Do zobaczenia jutro. Dziewczyna szepnęła mu do ucha i odjechała z tajemniczym uśmiechem. Boże, co się ze mną stało? Jakby chłopak oprzytomniał. Jestem z nią. Z przerażeniem uświadomił sobie, że on i Pam mieli intymne stosunki. Oliver zadrżał na tę myśl. A co z Mary? Ona mnie kocha. A ja kocham ją. Przez jego ciało przebiegł dreszcz. Oliver położył się do łóżka, ale teraz czuł tak wielki ból i poczucie winy, że go to przerażało. Resztę nocy spędził walcząc z urokiem Pam, ale kiedy poczuł jej dotyk, nie, obchodziło go to. Pragnął jej, pragnął tylko jej. I bez względu na to, jak bardzo chłopak starał się pozbyć jej obrazu w swojej głowie, ona wciąż go prześladowała. Rano powiem wszystko Mary, postanowił. Nie będę jej okłamywał. Niech mi nie wybaczy, ale nie mogę żyć z tym kłamstwem. Młody mężczyzna zadzwonił do swojej dziewczyny i przeprosił, że nie mógł do niej wczoraj zadzwonić. Mary, tak mi przykro. To była bardzo trudna sprawa, powiedział zagubionym głosem. Proszę, spotkajmy się dziś wieczorem. Musimy poważnie porozmawiać. Oczywiście Mary się zgodziła. Oliver po prostu wariował. Nie mógł jeść, nie miał apetytu. Facet ciągle bawił się telefonem miał naprawdę silną potrzebę zadzwonienia do Pam. Zostawiła mu wczoraj swój numer. Jezu, co ja robię? Próbował się powstrzymać. Jego ręka była już gotowa do naciśnięcia delete, ale zamiast tego Oliver wybrał numer. Cześć. Odezwał się łagodny głos Pam. Czekałam na ciebie, Oliverze mój kochany. Tak bardzo za tobą tęskniłam. Pam, przepraszam, ale mamy. Chciałem to powiedzieć. Przerwał. Ja też bardzo za tobą tęsknię. Moment prawdy został stracony Oliver pogrążał się w nieznanej pasji Młodzi mężczyźni umówili się na spotkanie za dwie godziny Tym razem pojechali do sąsiedniego miasta, gdzie Oliver wynajął hotel Im bardziej dotykał dziewczyny, tym bardziej wydawało mu się, że nie może już bez niej żyć Stała się dla niego wszystkim Kocham cię Przytulił ją Pam, potrzebuję cię Nie mogę tego zrobić bez ciebie Ja też nie mógłbym bez ciebie Pocałowała go Nigdy się nie rozdzielimy, jestem cała twoja. Po tym spotkaniu życie Olivera zmieniło się diametralnie. Nie miał już wątpliwości, że pan jest jego przeznaczeniem. Było mu wstyd przed Mary, ale chłopak czuł, że nie chce już dłużej grać. Nie miał jednak odwagi ani tego dnia, ani później. Przez prawie dwa tygodnie unikał Mary, dopóki sama go nie znalazła. Mary od razu poczuła, że coś jest nie tak z Oliverem. Właściwie można powiedzieć, że dziewczyna miała dobrą intuicję. Tylko, że na początku Mary nie mogła zrozumieć, z czym wiążą się jej negatywne odczucia. Zdarzało się to nieraz, gdy Oliver nie widział jej przez dwa tygodnie. Zdarzało się to, gdy miał dobre zlecenie lub dużo pracy. Facet potajemnie dawał Mary pieniądze od Moli. Matka była temu stanowczo przeciwna. Trzymała się swoich starych zasad. Dlatego jej zdaniem córka nie miała prawa przyjmować od niego takich rzeczy przed ślubem. Pracy było pod dostatkiem i Oliver byłby w stanie coś wskurać w ciągu kilku lat. Gdyby nie jego rodzina. Ojciec chłopca pił, często nie pracował. Płacił też za instytut swojej młodszej siostry. Okazało się więc, że nieważne ile się pracowało, to nie wystarczało. Mary to wszystko rozumiała. Nigdy nie prosiła chłopaka o pieniądze. Ale kiedy Moli przepisano droższy lek, dziewczyna powiedziała mu o tym. Oliver natychmiast przyniósł jej potrzebną kwotę. Przez prawie trzy tygodnie Mary nie widziała Olivera. Rozmawiali przez telefon co drugi dzień. Chłopak powiedział jej, że ma poważne problemy i jak tylko je rozwiąże, od razu się spotkają. Być może Mary czekałaby dłużej, ale pewnego ranka, gdy zamiatała podwórko, poczuła zawroty głowy. Dziewczyna poczuła gwałtowne mdłości. Nie myślała o tym zbyt wiele. Ale kiedy to się powtórzyło przez trzy dni, Mary zaczęła się zastanawiać. Intuicja podpowiadała jej, że to dokładnie to, o czym myślała. Jej przeczucie zostało potwierdzone przez test. O Boże, nie. Mary była przerażona. Jesteśmy daleko od rejestracji. Ostatnio nie była w nastroju. Oliver nie potrafił rozwiązać swoich problemów. A teraz to. Oliver. Zadzwoniła do chłopaka. Musimy porozmawiać. To bardzo pilne. Proszę, spotkajmy się. Waha się. Mary. Oddzwonię po południu. Może uda mi się dziś przyjechać. Co się stało? Nie chcę o tym rozmawiać przez telefon. Zaprotestowała natychmiast. Proszę przyjść. Oliver nie oddzwonił i nie przyszedł. Mary wyraźnie zdawała sobie sprawę, że coś się dzieje z jej narzeczonym. Przez cały wieczór próbowała się do niego dodzwonić. Następnego dnia Mary wyszła po pracy od matki i poszła do domu Olivera. Cześć, Mary. Mary pomachał do niej ojciec chłopaka, który był wyraźnie pijany. A Oliver jest w pracy. Robi chodnik w parku. Odpowiedział na jej pytanie niewyraźnym głosem. Dziewczyna szła z nadzieją w stronę przystanku autobusowego. Była zdenerwowana i podekscytowana jednocześnie. Pół godziny później Mary szła przez park i rozglądała się. W oddali pojawili się robotnicy. Dziewczynka ucieszyła się i pospieszyła w ich kierunku. Nagle Mary spojrzała na mały zagajnik. Stał tam młody mężczyzna i namiętnie się całowali. Chłopak oderwał się od dziewczyny i podniósł głowę. Oliver. Mary krzyknęła cicho. Boże, co on robi? Kto to jest? W jej głowie panował chaos. Na początku Mary chciała uciec, ale wiedziała, że ta historia nie skończy się bez rozmowy. Oliver, mogę z tobą porozmawiać. Dziewczyna powiedziała chłodno, podchodząc do pary. Musimy porozmawiać. Mary, zaskoczony chłopak, co ty tu robisz? Złość zastąpiła, zaskoczenie na jego twarzy. Młody mężczyzna szepnął coś do ucha Pam i podszedł do Mary. Wpatrywała się w niego uważnie. Myślałam, że masz odwagę mi o tym powiedzieć? Machnęła ręką w kierunku nieznajomego. Daj spokój bez histerii, powiedział ze złością. Czego chcesz? Powiedz mi, jestem zajęty. Widzę o co, a raczej o kogo. Mary była zła, wiesz, nawet się cieszę, że uratowała mi życie przed takim tchórzem jak ty. Ze zdrajcami nie da się żyć, nie obrażaj mnie tutaj. Oliver bronił się. Jeśli nie jesteś moim przeznaczeniem, to czym zawiniłem? Mary, dziękuję ci za wszystko, ale między nami to koniec. A co z naszym dzieckiem? poinformowała go nagle dziewczyna i rzuciła mu pytające spojrzenie. Jakim dzieckiem? zapytał zdziwiony. O czym ty mówisz, czy zamierzasz zaprzeczyć, że spałaś u niego tamtej nocy? Oliver jestem w ciąży. Mary odpowiedziała spokojnie. Nie można zajść w ciążę od jednego razu wciąż zaprzeczał. Teraz zastanawiam się, z kim byłaś oprócz mnie. Udawałaś świętą. Okazuje się, że po mnie miałeś ich całą masę. Jak mogłeś to zrobić? Mary pogładziła dłonią jego policzek. Jesteś pierwszym mężczyzną, z którym kiedykolwiek byłam. Głupcze, wynoś się stąd. Kłamiesz. Nie chcę cię więcej widzieć. krzyknął na cały głos. Pam podeszła do młodych ludzi. Obserwowała ich z boku. Dziewczyna spojrzała w dół na Mary. Kim jesteś? Czego chcesz od mojego narzeczonego? Powiedziała aroganckim głosem. Wiesz, jakie koneksje ma mój ojciec? Wsadzicie do więzienia za zniesławienie. Oliver, jak możesz być taki brzydki? Mary zapytała chłopaka. Sądząc po niej, upadłeś bardzo nisko. Ona jest nikim. Mary odwróciła się i odeszła. Hej, ty! krzyknęła za nią pam. Dzięki, że nie wplątałam ci się we włosy. Ty, głupia idiotko. Mary wpadła w ciąg wulgaryzmów. Ale już jej to nie obchodziło. Była zraniona, oczywiście, ale jeszcze bardziej bolało ją pytanie: jak ktokolwiek mógł tak udawać? Mary zdawała sobie sprawę, że wielu ludzi potrafi udawać, że tylko odgrywają jakąś rolę. Ale jak Oliver, będąc tak mało znaczącym, mógł tak dobrze grać swoją szlachetność, swoją miłość, swoją roztropność? Mary zniknęła w jakimś zakątku parku, dała upust swoim uczuciom i emocjom. Teraz muszę zdecydować, co zrobić z dzieckiem. W końcu się opamiętała. Nie powiem jeszcze nic, mamie. Mary wróciła do domu i starała się nie okazywać tego, co się stało. Znalazłaś swojego Olivera? Molly od razu zapytała: Co mu się stało? Mamo, nic mu nie jest. Po prostu dostał naprawdę dobrą pracę na kilka miesięcy. Więc nie będę go widywać przez jakiś czas, odpowiedziała jej córka. Mary, zrozumiesz go. Robi dla ciebie wszystko, żebyś po zameldowaniu miała pieniądze na wspólne życie. A tam, patrz, od razu zajdziesz w ciążę, a on będzie pracował sam. Rozumiem, córka poklepała ją po głowie. Wszystko będzie dobrze, obiecuję ci. Mary dorosła w jednej chwili. Zamiast naiwnej, wrażliwej dziewczynki, stała się dorosłą kobietą, która musiała wziąć odpowiedzialność za swoje życie. Mam jeszcze czas, przemyślę to przez kilka tygodni, a potem zdecyduję, czy poddać się aborcji, czy nie, powiedziała sobie. W miarę upływu tygodnia Mary coraz bardziej skłaniała się ku myśli, że chciałaby zatrzymać dziecko. Nie wiedziała jednak, jak to zrobić w jej sytuacji. Ani matka, ani ona nie pracowały, nikt im nie pomagał. Ale coś wewnątrz niej mówiło jej, że okoliczności w jej życiu się zmienią, i to jakby na lepsze. Mary zdała sobie sprawę, że gdy tylko podejmie ostateczną decyzję, będzie musiała powiedzieć o wszystkim matce. Nie było innego wyjścia. To był zwykły letni dzień. Jedyna różnica polegała na tym, że Mary poszła do pracy bardzo wcześnie. Było w pół do piątej i dopiero świtało. Słońce nie rozświetliło jeszcze w pełni nieba, więc wszędzie było szaro. Muszę teraz pracować ostrożnie, powiedziała do siebie dziewczyna. Nie będę się spieszyć. Nikt mnie nie goni. Niech brygadzista mówi, co chce, ja zrobię to, co dla mnie najlepsze. Mary płynnie machnęła, miotłą. Dziewczyna wciąż myślała o swoim dziecku. Drugi tydzień dobiegał końca, a ona już podjęła decyzję, że nie dokona aborcji. Jak będziemy dalej żyć? Myślała, że nie ma pracy, nie ma pieniędzy. To był wtedy największy ból dla Mary. Dziewczyna napełniła ujedroś i chciała je wyrzusyć. Mary podesła do dużego kosia. Zobaczyła, że jego przód jest zaśmikony pudełkami, a tył jest pusty. Dziewczynka zaczęła przesukać pudełka na tył. Auk! krzyknęła na kały głos, gdy zobaczyła ludzką rękę. Mary nie mogła nic zrobić przez kilka minut ze strachu. Potem zaczęła szybko usuwać pudła. Wkrótce odkryła pod nimi mężczyznę. Wydawało się, że nie oddycha. Mary dotknęła go drżącymi rękami. Jego ciało nie było zimne. Mary położyła jeden palek na jego nadgarstku, wyczuła bardzo słaby puls. Karetka. Pilne. Krzyknęła głośno dziewczyna. Mężczyzna został tu w do śmietnika. Żyje, jest nieprzytomny. Mary bigała wokół kosza jak zagubiona. Nie wiedziała jak pomóc mężczyźnie. Dziewczyna bała się go wyciągnąć, żeby nie pogorszyć sytuacji. Dwadzieścia minut później pojawiła się karetka. Kilka osób wyciągnęło nieznajomego i położyło go na noszach. Gdzie go zabieracie? W podnieceniu powiedziała pani dozorczyni. Do naszego szpitala czy do regionu? Do nas. Chłodno odpowiedział jej sanitariusz. Ma szansę i możemy nie zabierać go do rejonu. Dzień pracy nie układał się najlepiej. Mary wciąż myślała o rannym mężczyźnie. Łzy spływały jej po policzkach. Jak trudno jest dać człowiekowi życie, i jak łatwo można je odebrać. To po prostu szaleństwo. Lekarz powiedział jej, że mężczyzna został ciężko pobity. Nie mogła zrozumieć, dlaczego ktokolwiek wziąłby człowieka i okaleczył go w ten sposób. W końcu żadne pieniądze, żadna idea nie jest warta tyle, co ludzkie życie. Mary wróciła do domu i opowiedziała, co jej się dzisiaj przydarzyło. Moli była absolutnie przerażona. Mary, co to ulicha jest? Powiedziała z bladymi ustami. Pobicie człowieka do nieprzytomności i wrzucenie go do kosza na śmieci. Czy ludzie całkowicie oszaleli? Córka i jej matka zjadły lunch. Ale Mary nie była sobą. Dziewczyna nie zdawała sobie sprawy z tego, co się z nią dzieje, dopóki nie pomyślała o pójściu do szpitala i zobaczeniu nieznajomego. Czy mogę go odwiedzić? Jej serce biło gorączkowo. Jego krewni musieli już do niego przyjechać. Mary walczyła ze sobą przez prawie godzinę. Ale potem zdecydowała się zostawić matkę na kilka godzin i udać się do domu nieznajomego. Ale ku jej przerażeniu nic się nie zmieniło. Czy on się opamięta? Gość zapytał lekarza, który badał mężczyznę. Mamy taką nadzieję, westchnął. Podczas gdy policja będzie szukać jego krewnych, on zostanie z nami. Potem zobaczymy. Mogę z nim usiąść? Niespodziewanie zapytała Mary. To nie potrwa długo. Przepraszam, ale martwię się o niego. Lekarz zgodził się, aby Mary odwiedziła pacjenta. Dziewczyna opowiedziała na początku, jak go znalazła, więc lekarz nie miał wobec niej żadnych podejrzeń. Dziewczyna usiadła obok niego i uważnie przyjrzała się twarzy nieznajomego. Była cała purpurowa od uderzeń. Mary lekko dotknęła jego włosów. Poczuła intensywne współczucie dla mężczyzny. Kroplówka kapała niesłyszalnie. Maszyna wydawała ciche, przeciągłe dźwięki. Wszystko będzie dobrze. Na pewno dojdziesz do siebie. Dotknęła jego ramienia. Musisz przeżyć. Gdyby Bóg chciał, żebyś odszedł, już by się to stało. On chce, żebyś został. Mary siedziała w milczeniu w pokoju przez prawie pół godziny. Nie chciała zostawiać nieznajomego, ale jej matka czekała na nią w domu, a nie chciała spóźnić się do wieczornej pracy. Co mogę dla niego zrobić? Dziewczyna myślała przez całą drogę. Nie mam pieniędzy na lekarstwa. Rano zawiadomiłam policję. Mogę się tylko modlić, żeby się opamiętał. Mary wypowiedziała prośbę do siebie i poczuła się lepiej. Musiała spieszyć się do domu. Pospieszyła więc na przystanek autobusowy. Sprzątanie w fabryce również okazało się trudne. Mary zdała sobie sprawę, że kwestia dziecka została dla niej rozwiązana po tym, jak uratowała życie mężczyzny. Dziewczyna nie miała już wątpliwości co do słuszności swojej decyzji. Nie będę mogła dokonać aborcji. Nawet jeśli nie będę miała siły i moje dziecko trafi do sierocińca. I tak je urodzę. W ten sposób będzie miało szansę. Będzie miało życie. Co może być cenniejszego? Zastanawiała się Mary, wyżymając szmatę i rzucając ją na starego mopa. Właściwie trzeba przyznać, że wszystkie te trudne historie w jej życiu w jakiś sposób pomogły Mary bardzo szybko dojrzeć. Smak zdrady, który był dla niej bardzo gorzki, sprowokował dziewczynę do poszukiwania siebie w tym życiu. Oliver kupił pożądanie i pasję. I nic nie można było na to poradzić. Ale Mary go nie zdradziła, wierzyła w niego. Dlaczego więc miałaby być tak zraniona jego zdradą? Po kilkukrotnym przemyśleniu tej kwestii, Mary doszła do wniosku, że to nie była jej wina i że nie było w tym nic złego. Jasne, Oliver mógł powiedzieć, że pam była piękniejsza, bardziej pożądana. Ale czy naprawdę o to chodziło? Wtedy można by po prostu poślubić idealnie ukształtowaną gumową lalkę. I coś mówiło Mary, że Oliver będzie miał z nią duży problem. Pozory pozwalają zapomnieć tylko na chwilę. Namiętność zniknie jak woda wsiąkająca w piasek. Ale co po niej zostanie? Gdzieś głęboko Mary czuła, że pewnego dnia Oliver do niej wróci, a ona nie będzie w stanie go zaakceptować. Dziewczyna bardzo się zmieniła, ale on nie. On również pozostałby Oliverem, który na zewnątrz odgrywałby pewną rolę, która w żaden sposób nie odpowiadałaby jego wewnętrznej treści. Boże, skąd te myśli w mojej głowie? Mary zastanawiała się wracając do domu. Nigdy tak naprawdę nie patrzyłam na życie w ten sposób. Oliver mi odpowiadał. Zawsze chciałam, żeby rzeczy były jak ludzie, ale teraz zdałam sobie sprawę, że potrzebuję czegoś innego i zrobię wszystko, co w mojej mocy. By nie tylko urodzić zdrowe dziecko, ale też zapewnić mu wszystko, czego potrzebuje. Nie chcę już dłużej żyć w takim ubostwie, w jakim ja i moja matka żyłyśmy przez wiele lat. I nie chcę bogactwa, ale chcę godnego życia. Mary nigdy nie zdawała sobie sprawy, jak potęgną motywacją mogą być dzieci. Zaakceptowanie faktu, że będzie miała dziecko zmieniło w niej wszystko. Mogę to zrobić. Nakazała sobie. Na pewno coś wymyślę. Ja, mama i dziecko nie zostaniemy na ulicy. Późną nocą Mary i Moli odbyły bardzo trudną rozmowę. Mamusiu, muszę ci coś powiedzieć. Nie spodoba ci się to, ale nie chcę niczego przed tobą ukrywać, zaczęła Mary. Jej matka podniosła się na poduszce. Mogła nawet poczuć, o co chodzi. Ale nie spieszyła się. Oliver i ja to koniec, kontynuowała chłodno. Znalazł sobie inną dziewczynę. Rozmawiałam z nim wcześniej. Widziałam ich razem. Więc to nie tylko spekulacje. Powiedział mi wszystko. Mary zakryła usta dłonią matki. Jak możesz tak mówić? Wygląda na takiego poważnego faceta. Chodzi o coś więcej, mamo, jestem w ciąży. Pewnej nocy nocował u mnie. Było intymnie. Powiedziała to. Najtrudniejsza część. Nie poddam się aborcji. Moli zbladła. Przez chwilę milczała. Myśli wirowały jej w głowie jak wir, który chciał pociągnąć ją za sobą. Mary, córko, nie mam ci nic do powiedzenia. Jest mi cię po prostu żal. Jestem ciężarem na twojej szyi. Ale teraz będziesz miała dziecko. Nie wiem, jak to zrobimy. Zgodzę się na amputację nogi, wtedy dadzą mi rentę, zasugerowała matka. Nie, powiedziała natychmiast Mary. Na razie możemy walczyć o twoją nogę. Nie zgadzamy się na amputację. Mamo, pomóż mi. Spojrzała na nią błagalnym wzrokiem. Mamo, musimy coś wymyślić. Potrzebuję pracy w domu albo czegoś lepszego, żebym mogła pracować w ciąży. Zastanówmy się razem, co to mogłoby być. Moli zastanowiła się. Nie miała tak szerokiego spojrzenia na życie, więc żadne pomysły nie przychodziły jej do głowy. Mamo, a gdybym piekła ciasta? przyszła jej do głowy dziwna myśl, bo twoje słodkie ciasto jest tak pisne, że nawet nie mogę powiedzieć. Mary, gdzie mam je sprzedawać? Moli Westchnęła. ilu jest takich piekarzy jak ty? Na każdym rogu. Mamusiu, spróbuj mi. Uklekła przytka na półmatki. Zorganizuję wszystko tutaj, więc ty zrobisz ciasto, a ja je upiekę. A co z Twoją pracą? Matka spojrzała na nią z powątpiewaniem. Co będziesz z nią robić? Długo nie będę mogła pracować jako dozorczyni. Postaram się wytrzymać do października, ale nie zrezygnuję ze sprzątania. Właściwie mogę im zaoferować moje ciasta i lokatorów mojego domu. Mary, kiedy zamierzasz je upiec? Nie mogłam sobie wyobrazić mojej matki. To wymaga czasu. Mamo, ty zrób ciasto, a ja zajmę się resztą. Oczy Mary rozbłysły radością. Czuję, że nam się uda. Mary była tak zainspirowana swoim pomysłem, że następnego dnia Moli już od rana była zajęta wyrabianiem ciasta. Mary ustawiła stół obok jej łóżka. Kobieta była w stanie chodzić powoli. Postanowiono upiec placki z jabłkami i orzechami włoskimi. Sąsiadem Mary był stary dziadek, który posiadał domek, więc miał tam prawdziwą leszczynę. Cały czas przynosił Moli torbę orzechów. Mieli już tyle orzechów włoskich, że nie mieli gdzie ich upchnąć. Mary skończyła zamiatać i popędziła do domu, gdzie jej mama już upiekła placki. Upiekła je jej córka. Była prawie czwarta, kiedy Mary zaczęła chodzić po sklepach i oferować swoje towary. Ku jej zaskoczeniu w jednym wzięto dziesięć ciast. Oczywiście cena była niewielka, ale jednak. Mamo, jadę szybko do szpitala, a potem do fabryki. Zaoferuję Mary resztę wypieków w pracy. Oni lubią pić herbatę. Mary znów siedziała ponad pół godziny z nieznajomym. Tym razem ciągle coś mu opowiadała. Wyobraź sobie, przyszło mi do głowy, że razem z mamą mogłybyśmy piec ciasta i trochę na tym zarobić. Pogłaskała mężczyznę po ramieniu. Myślisz, że to zadziała? Mężczyzna milczał, bo wciąż był nieprzytomny. Zdecydowanie zatrzymam też moje dziecko. Możesz powiedzieć, że to nierozsądne, ale dam mu życie i obiecuję, że nigdy go nie opuszczę. Mary dała nieznajomemu lekarzowi ciastka i zapytała, jak sobie radzi. Myślę, że wkrótce mu przejdzie. Widzę znaczną poprawę. Jeśli chodzi o krewnych, nikt się jeszcze nie pojawił. Albo Mary naprawdę miała silną motywację, albo to naprawdę był jej sposób, ale wszystkie jej ciasta w fabryce zostały natychmiast rozchwytywane. – Udało się, mamo! – krzyknęła Mary na korytarzu po powrocie do domu. Moli cieszyła się szczęściem córki. Zdała sobie sprawę, że też powinna się postarać. Mary wyciągnęła pierwsze pieniądze, które zarobiły na dzisiejszym pieczeniu. Nagle zadzwonił jej telefon. – Tak, wszystko w porządku. W tym samym momencie odezwała się dziewczyna. – Możecie wziąć dwadzieścia na raz? – Tak, możemy. Mary tańczyła z radości. Właścicielka sklepów, w którym wzięła dziś wypieki, zamówiła więcej. Każdy mógł powiedzieć, że to szaleństwo, i że z tych ciast nie da się nic zrobić, że to zbyt wielka strata czasu i gazu. Ale Mary nie ustępowała. Mary była wyczerpana, ale wynik dał jej siłę. Minął już prawie tydzień, a jej mały biznes nabierał rozpędu. Moli też się rozchmurzyła, częściej wstawała, miała energię. Nadal codziennie chodziła do domu nieznajomego i rozmawiała z nim. Stał się dla niej zarówno przyjacielem, jak i ujściem. Prawdopodobnie właśnie dlatego, że zdawał się jej słuchać. Jak tylko przyjdziesz, poczęstujecie moimi ciastami. Mary odezwała się, głaszcząc mężczyznę po włosach. Jestem pewna, że ci zasmakują. To przepis mojej mamy, odziedziczony po jej prababci. Chciałabym, żebyś szybko wrócił. W jej oczach pojawiły się łzy. Lekarz powiedział, że wkrótce. Następnego dnia rano brygadzista stacji dał Mary skandal. Inny majster odszedł i kazał jej usunąć dwie uschnięte jodły. Nie dość, że drzewa były duże, to jeszcze trzeba było je pociąć na kawałki i wyrzucić do kosza na śmieci. Postradałeś zmysły? Mary kłóciła się z nim. Nie każdy mężczyzna może to zrobić. Ja tego nie zrobię. Wiesz, nie obchodzi mnie, co robisz. Jak nie chcesz pracować, to odejdź. Krzyknął ze złością na pracownika. W porządku. W takim razie odchodzę. Nie chciała się poddać. Trzeba mieć sumienie. Płacą nam grosze, ale chcą, żebyśmy pracowali za trzy. Brygadzista przeklął obelżywie, a Mary zaniosła wózek z wiadrem i miotłą do piwnicy. To był dla niej koniec. Wszyscy dozorcy znosili ciągłe zastraszanie. Czasami musieli pracować cały dzień, ponieważ wykonywali pracę zamiast robotników. Wszyscy mieli złudzenie, że dozorca pracuje tylko kilka godzin dziennie. Jego dzień pracy wynosił 7 godzin i tylko jeden dzień wolny. Ale w sumie zarabiali grosze. Pod względem godzin mieli regularny harmonogram od 8 do piątej z dwoma dniami wolnymi. Ale nikt nie płacił im takich pieniędzy. Czasami nawet dostawali wypłatę z opóźnieniem. Mary wróciła do domu wściekła. Zdała sobie sprawę, że nie chodziło nawet o brygadzistę. Szefów to nie obchodziło, dopóki mieli to, czego potrzebowali. Mamo, odchodzę. Jest zimno. Powiedziała jej córka, kiedy weszła. To koniec, nie ma już siły. Kazali mi ścinać choinki, a potem wyrzucać je do kosza. Mary, może tak będzie najlepiej. W jej oczach widać optymizm. Dopóki robisz ciasto, a oni ci je zabierają, może nie warto sprzątać. Następnego dnia wyszła wcześniej i pojechała prosto do szpitala. Lekarz ją zatrzymał. Obudził się, powiedział jej wesoło. Więc teraz wszystko będzie dobrze. Czy jego krewni już przyjechali? Gość był trochę przestraszony. Czy on ich pamięta? Policja już przyjechała. Ona wie, kim on jest. Lekarz odpowiedział. Ale jego żona jeszcze nie. Przyszła. Mary bolało serce. Chciała odejść, ale coś ją powstrzymało. Cześć, powiedziała nieśmiało. Jak się czujesz? Mary stanęła pod ścianą. Dzień dobry. Nieznajomy próbował się uśmiechnąć. Myślę, że to ty do mnie przyszłaś. Słyszałam twój głos. Tak. Mary była przerażona i przypomniała sobie wszystko, co mu powiedziała. Wydawało mi się, że mówiłeś, że przyniesiesz mi swoje placki. Nie odmówiłabym, ledwo się odezwał. Dziewczyna wyjęła paczkę i położyła ją na stoliku nocnym. Mary zdała sobie sprawę, że potrzebuje pomocy. Wyjęła jedną szarlotkę i pomogła swojemu gościowi wziąć kęs. Przeżuwał powoli. Pyszne, powiedział z pełnymi ustami. Mam na imię William, myślę, że Mary, powiedziałaś mi. Mhm, mm mam rotała do siebie. Bardzo się cieszę, że wróciłeś. Naprawdę się wstydzę. Mary, wiem, że pewnie jesteś zajęta, ale naprawdę chciałbym cię znowu zobaczyć. Po prostu nie mam jeszcze zbyt wiele energii na rozmowę z tobą. William zwrócił się do niej, a więc wszystko słyszał. Zmartwił dziewczynę, gdy spieszyła się do domu. Nic mu nie powiedziałam. Ma na imię William. To ładne imię. Dobra, przestań. Lekarz powiedział, że ma żonę. Szczęście Mary natychmiast zmieniło się w silny ból. Mimo to następnego dnia po obiedzie poszła zobaczyć się z Williamem. Dziewczyna przyniosła mu domowy posiłek, nakarmiła mężczyznę. Nadal było mu trudno zrobić to samemu. Nagle drzwi się otworzyły i do pokoju weszła piękna kobieta i mężczyzna po trzydziestce. William podbiegł do mężczyzny. Gościa, jak nas wystraszyłeś? Bracie, co się stało? Wszędzie Cię szukaliśmy. Cześć Lili. Ścisnął lekko dłoń Tima i spojrzał na żonę. Uśmiechnęła się dziwnie. Może William przez lata przyzwyczaił się zarówno do żony, jak i Tima, ale po tym jak nie widział ich przez jakiś czas, ich zachowanie wydało mu się niezwykłe. Mary odsunęła się na bok i obserwowała, co się dzieje. Patrzyła na nieznajomych świeżym okiem, a w jej głowie wciąż pojawiały się pytania. Zaczęliśmy cię szukać dopiero dwa dni później. Powiedziałeś Lili, żeby ci nie przeszkadzała, prawda? A ja zadzwoniłem do niej później, żeby ją ostrzec, że będziesz spał w domku przez kilka dni. Nigdy nie myśleliśmy, że mogło ci się coś stać. Co powiedziała policja? William westchnął. Mają już jakąś teorię? Nic nie pamiętam. Może widziałeś lub słyszałeś, kto to zrobił? Tim zapytał. Odzyskałeś na chwilę przytomność? William potrząsnął przecząco głową. Wciąż zerkał na żonę, ale ona ku jego zaskoczeniu zachowywała lekki chłód. Jezu, myśleliśmy, że cię straciliśmy. Lili wariowała przez cały ten czas. Rzucił Timowi spojrzenie na kobietę. Przez pierwsze kilka dni stresu nie mogła nawet mówić. Mary odniosła wrażenie, że żona Williama była bardzo zdenerwowana. Od czasu do czasu szarpała za uchwyty swojej torby. Cóż, umówiłam się już z lekarzami, więc chodźmy do domu. Usłyszałam głos Tima, który praktycznie mówił sam do siebie Lili, jak się masz? William wziął żonę za rękę. Ona jednak odsunęła się od niego. Jej palce były tak zimne, jak ona sama. Nic mi nie jest, odpowiedziała cicho. William, przepraszam, tyle przeszłam, powiedziała usprawiedliwiającym głosem. Na razie będę tu leżał przynajmniej dopóki policja nie wpadnie na trop sprawców, powiedział starszy z braci. Tim, nigdzie się nie wybieram, William, no, chyba nie mówisz poważnie. Natychmiast zaprotestował. Tak ciężko pracowaliśmy, żeby cię znaleźć. Polują na mnie, a ci ludzie myślą, że nie żyje. Na razie niech tak zostanie, powiedział poważnie. Wydrukuj mi dokument wyznaczający kogoś, kto przejmie moje obowiązki. Niech to będzie Jack. Jack? Tim zbladł. William, jestem w tym lepszy od niego. Tim, rób co mówię, starszy bracie. Niech sprawy na razie toczą się po staremu. Nastrój gościa natychmiast się pogorszył. Zamilkł i wpatrywał się w okno. Mary zauważyła, jak Lili na niego patrzy. W jej spojrzeniu była troska. W porządku. Przyjdziemy jutro rano. Powiedział Tim i wyjął ręce z kieszeni: Przyniosę ci wszystko. Mary wymknęła się z pokoju niezauważona. Wszystko wydawało jej się dziwne. Z rozmów dziewczyna zrozumiała, że William był bogatym człowiekiem z dużą firmą. Dowiedziała się też, że miał młodszego brata, i najwyraźniej William w czymś mu nie ufał. A co najważniejsze, żona ofiary nie wykazywała żadnych oznak współczucia ani troski o męża. Dziewczyna intuicyjnie czaiła się. Widziała odwiedzających Williama wychodzących ze szpitala. Mary była ostrożna. Tim objął Lili w pasie. Ale najdziwniejsze było to, że zanim wsiadła do samochodu, pocałował ją. Lili, daj spokój, naprawdę? Tim próbował ją uspokoić. Coś wymyślimy. Tim, nie zniosę tego dłużej, powiedziała przez łzy. Kiedy to się skończy? Samochód ruszył i Tim pojechał do hotelu, w którym on i Lili mieli spędzić noc. Wiele lat temu, na długo zanim poznała Williama, Lili poznała Tima. Miała wtedy dziewiętnaście lat, a on dwadzieścia Wtedy zakochała się w nim do szaleństwa. Tim miał niezrównany sposób na zaloty. Lili zdawała sobie sprawę, że Tim był popularny wśród dziewcząt i raczej nie poprzestanie na jednej. Lili, głupia, kocham tylko ciebie, powiedział do niej w przypływie namiętności: Nie dbam o żadną inną dziewczynę po tobie. Czy Lili również kalkulowała? Oczywiście Tim zawsze reklamował się jako odpowiedni kandydat. Miał ładne mieszkanie, nigdzie nie pracował. Ale Tim zawsze miał pieniądze. Lili, świadoma swojego wyglądu, zdała sobie sprawę, że zasługuje na coś więcej niż poślubienie zwykłego faceta. Rok mieszkania u niego zakończył okres miodowego miesiąca, a kochankowie zaczęli się nieustannie kłócić. Z kim byłaś? krzyczała dziewczyna. Cuchniesz damskimi perfumami, ty draniu, zostawiam cię. Przez chwilę Tim zdołał ją jakoś uspokoić. Lili szalała za nim, a on mógł to wykorzystać. I czuł, że ją kocha. Oczywiście nie powstrzymało go to od spotykania się z innymi dziewczynami. Prawie trzy lata minęły w ciągłej walce postaw. Skoro mnie kochasz, to się ze mną ożeń, krzyknęła do niego dziewczyna. Jesteś aroganckim kutasem. W ogóle nie jesteś zdolny do miłości. Ożenie się odparł Ale nie teraz Lili poczekaj chwilę Za kilka lat zdobędę pieniądze i urządzimy eleganckie wesele Wtedy Lili go zostawiła Nie odzywali się do siebie przez prawie rok a dziewczyna żyła swoim życiem a raczej cierpiała w milczeniu Nie mogła być bez swojego Tima ale bieganie za nim przekraczało jej godność Tim czekał aż sama do niego wróci ale nie wyszło tak jak chciał Wtedy mężczyzna musiał przyznać że potrzebował Lili nie mógł tego zrobić bez niej tak rozpoczął się drugi etap ich związku, i wszystko potoczyło się według tego samego scenariusza. Byli szczęśliwi przez rok, zaczęli planować rodzinę, ale Tim nie mógł już tego znieść. Potrzebował innych kontaktów, więc ponownie znalazł dziewczyny na boku. Dwa lata później Lili po raz pierwszy zaszła w ciążę. Miała nadzieję, że teraz jej Tim się ustatkuje i w końcu zaczną normalne życie. Ale nie, to się nie udało. Dziewczyna dokonała aborcji, by zrobić mu na złość. Zwariowałaś? Tim krzyczał na nią. To było nasze dziecko. Co ty zrobiłaś? Gdybyś tego chciała, nie byłabyś w łóżkach innych ludzi, powiedziała ze złością. Tim, wychodzę. Lili. Padł przed nią na kolana. Przysięgam, że kocham tylko ciebie. Nie mam nikogo poza tobą. Dziewczyna chciała w to wierzyć. Dała więc swojemu kochankowi kolejną szansę. Potem zostali razem przez kolejne półtora roku. Lili odeszła. Tim początkowo bardzo cierpiał, ale potem przyznał, że bez względu na to, jak bardzo kochał Lili, nie mógł się dla niej poświęcić. Mężczyzna nieustannie przekonywał samego siebie, że potrzebuje odmiany. Lili próbowała innych związków, ale bardzo szybko zdała sobie sprawę, że jedynym mężczyzną, z którym mogła być, był Tim. Widziała tylko dwa wyjścia: albo wrócić do niego i pozwolić mu robić, co chce, albo zapomnieć o nim. Lili wybrała drugą drogę. Czuła, że bardzo się stara ale pewnego wiosennego dnia Tim zadzwonił do jej drzwi. Nie wytrzymała i rzuciła mu się na szyję. Młodzi ludzie znów zaczęli mieszkać razem. Jednak ten okres nie trwał długo. Lili podczas rozstania zdała sobie już coś o sobie, więc nie miała już takich złudzeń. Prawie kilka miesięcy później znów zaczęli się kłócić z powodu dzikiego stylu życia Tima. Kiedy William zobaczył ich w kawiarni, była to randka Lili z Timem, ponieważ ponownie go opuściła ale w trakcie ich rozmowy podszedł do nich jego znajomy. Lili nie dała mu skandalu, ale było dla niej jasne, że był to jeden z jego przeszłych romansów. Dlaczego Lili zgodziła się z nim spotkać? Ponieważ miała bardzo ważny powód. Chciała powiedzieć Timowi, że jest w ciąży, ale tamtego dnia nigdy do tego nie doszło. Lili spieszyła się do szpitala na aborcję, kiedy William ją spotkał. Była wtedy bardzo zła na Tima. Naprawdę chciała się na nim odegrać za cały ból, który jej wyrządził. Dziewczyna postanowiła więc rozpocząć związek z jego starszym bratem. Kiedy Tim dowiedział się, że William zamierza się z nią ożenić, urządził jej ogromny skandal. Zamierzam powiedzieć mu o naszym związku! krzyknął, przybywając do jej domu. Nie możesz tego zrobić. Przecież mnie kochasz. Tim, twój czas się skończył, odpowiedziała spokojnie. Zbyt długo na ciebie czekałam. Wyjdę za Williama. Ale po ślubie jej ból powoli zaczął ustępować. A Lili zdała sobie sprawę, że popełniła błąd. Jej serce zaczęło bić gorączkowo na widok Tima. Cała jej istota była do niego przyciągana. Ich nowy romans nie trwał długo. Oczywiście spotykali się w tajemnicy. William nic o tym nie wiedział i nie miał pojęcia. Lili nie mogła mieć dzieci z powodu aborcji, więc nie ryzykowała. Tim, chcę żyć z tobą cały czas, powiedziała mężczyźnie. Nie kocham Williama. On z kolei próbował wywalczyć swoje prawa do połowy majątku ojca, ale nie miał szczęścia. Lili, poczekaj trochę, zaraz skończę swoje sprawy. Wtedy zabierzemy nasze pieniądze i wyniesiemy się stąd, obiecał Tim. Ale wkrótce zmarła jego matka, a potem ojciec. Zostali w zawieszeniu. Tim nie miał już prawie nic w głowie i chciał zemścić się na bracie. Zabrał mi wszystkie pieniądze, dobytek i kobietę, którą kocham, żalił się Tim, nie pozwolę mu odejść. Opracowanie planu zajęło prawie dwa lata. Tim zżył się ze swoim starszym bratem. Przynajmniej teraz pracował z nim w biurze. Główna operacja została zaplanowana na urodziny Williama, a raczej wieczór kawalerski, który wymyślił Tim. Przyprowadził ze sobą gości, którzy starannie rozmieścili kamery i odkryli, gdzie znajduje się przełącznik zasilania całego domu. Tim miał oko na brata przez cały wieczór, ale reszta była w toku. Ci sami specjalnie wynajęci ludzie Obserwowali z samochodu, który był zaparkowany niedaleko domu Wiedzieli, kiedy William poszedł spać Po tym jak Tim opuścił chatę Udał się prosto do domu Lil Bijąc Williama spędzili niezapomnianą noc Tim, jak się go teraz pozbędziemy? Lili płakała, gdy dotarli do hotelu On nie chciał iść do naszego szpitala A już ustaliliśmy, że tam go zabiją Pójdziemy w drugą stronę Westchnał Tim i przyciągnął Judu ją do siebie. Niech dojdzie do siebie i wyzdrowieje, a potem o wszystkim zadecydujemy. Po prostu o tym zapomnijmy. Włożyliśmy w to tyle wysiłku. Po tym incydencie będzie bardzo ostrożny. Pocałowała go. Tak bardzo cię kocham, Tim. Naprawdę chcę, żebyśmy w końcu byli razem. Będziemy. Jesteś mój. Nie odrywał od niej wzroku. Lili, William zniknie z naszego życia. Obiecuję ci to. Mary stała zamrożona. Nie wiedziała, co robić. Dziewczyna powoli weszła do szpitala. Zobaczyła Williama zastanawiającego się nad czymś. Ach, Mary. Ucieszył się. Gdzie się podziewałaś? Chciałem z tobą porozmawiać. Widziałaś się z moim bratem i żoną? Tak, odpowiedziała cicho. William, przepraszam, to nie moja sprawa, przerwała. Ale on ją całował. Tim Lili? Z przerażeniem wtrącił. Widziałaś to? Mary nie milcz, powiedz mi. Tak, wyszłam chwilę przed nimi. Stałam przed szpitalem, kiedy wyszli. Zanim wsiadł do samochodu, pocałował ją. Odpowiedziała drżącym głosem. Więc moje przeczucie było uzasadnione. W jego oczach pojawiły się łzy. Mary, pomóż mi, proszę. Spojrzał na nią błagalnie. Czego chcesz? Mary była przerażona. Proszę, daj mi swój telefon. Nie mogę zadzwonić z tego, który zostawił mi brat. Prawdopodobnie jest na podsłuchu. William rozmawiał przez telefon przez około 10 minut. Nie chciał, żeby ktokolwiek znał jego położenie, ale teraz cień padał na jego brata i jego żonę. Mary, proszę kup mi coś. Potrzebuję telefonu i pluskwy. Resztę załatwię później, poprosił ją William. Dobrze, zgodziła się. Tylko nie wiem, czego dokładnie potrzebujesz. Zakłopotała się dziewczyna. William wyjaśnił jej, co powinna przynieść, i 20 minut później Mary była już w sklepie z elektroniką. Jej matka dzwoniła do niej już kilka razy i dziewczyna była bardzo zdenerwowana. Pobiegła do szpitala i wręczyła Williamowi to, o co prosił. Tym przyniósł mu wystarczającą ilość pieniędzy, więc mógł teraz swobodnie działać. Mary, dobrze ci zapłacę. Proszę, przyjdź jutro na cały dzień, a raczej do przyjazdu mojego brata. Być może od dziesiątej do drugiej nie będzie wstawał wcześniej. Pomóż mi. Nie zostawią mnie samego. Załóż podsłuch na torbę mojej żony albo na teczkę mojego brata. Wiem, że to niebezpieczne, ale odwrócę ich uwagę. W przeciwnym razie na pewno wkrótce udam się na drugą stronę świata, poprosił ją mężczyzna. Mary bardzo się bała, ale zgodziła się pomóc Williamowi. Była też punktualna. O dziewiątej musiała zawieźć placki do sklepu. Wtedy będzie wolna. Potem mama miała dostarczyć następną partię i skończyć przed e, szóstą. Mogła dotrzeć do fabryki o wpół do siódmej. Dzień pracy kończył się o siódmej. Mary pożegnała się z Williamem. Miała wrażenie, że znalazła się w tarapatach. Dziewczyna przypomniała sobie, jak znalazła mężczyznę w kontenerze, a jej serce zadrżało. Czy on naprawdę jest gotowy zabić swojego brata? Pomyślała. Przed jej oczami leżał prawie martwy mężczyzna. Mary znów poczuła silny ból. Jak można tak łatwo rozporządzać losem innych ludzi? Dziewczyna wróciła do domu i natychmiast zabrała się do pracy. Matka już na nią czekała. Po raz pierwszy Moli sama rozpaliła piec i upiekła pierwszą partię ciast. Mary miała imponujące zamówienie na prawie trzydzieści sztuk. W fabryce pracowało wiele osób. Wieść o jej wypiekach szybko się rozniosła. Tego dnia Mary wróciła do domu wyczerpana. Codzienne wstawanie o czwartej rano, aby wyrabiać ciasto, nie było łatwe, a ciąża dawała o sobie znać. Czasami miała silne mdłości. Mamo, jeśli tak dalej pójdzie, zrezygnuję z fabryki. Będę tam przynosić tylko ciasta, powiedziała tego dnia Mary. Dziewczyna postanowiła jeszcze nie mówić matce o Williamie. Przekazała jej ogólne informacje, jak się czuje i co powiedzieli lekarze. Dziś William dał jej pieniądze, choć nie chciała ich przyjąć. Jej córka również nie chciała jeszcze o nich rozmawiać. Ciężko jej było wytłumaczyć, jak mogła dostać piętnaście tysięcy. Mary, spodziewasz się dziecka upierał się William. A twoja mama jest chora. Proszę, pozwól mi podziękować za wszystko. Tej nocy dziewczyna nie spała dobrze. Czuła, że jej podopieczny jest miłym człowiekiem, mimo bogactwa rozmawiał z nią jak równy z równym. I ogólnie, lubiła Williama. Chciałabym, żeby mój mąż był taki jak on, szepnęła. William był męski i mądry. Po raz pierwszy Mary dostrzegła różnicę między Oliverem a jej nowym znajomym. Wydawali jej się jak niebo i ziemia, i wcale nie chodziło o pieniądze. William przeszedł przez tak trudną próbę i przetrwał. W jego słowach nigdy nie było ani jednej skargi. Chciał tylko wiedzieć, kto mu to zrobił. Nie mówił, jaki jest biedny i nieszczęśliwy, ani że ma pecha. Ale jednocześnie nie zgrywał zimnokrwistego i nieczułego człowieka. Wiesz, kiedy leżałem tam i zdałem sobie sprawę, że mój mózg pracuje, ale nie mogę kontrolować mojego ciała. Słyszałem wszystko, co działo się wokół mnie. Miałem silną panikę i strach, powiedział jej kiedyś William. To najstraszniejsze doświadczenie, jakie kiedykolwiek miałem. Śmierć nie jest taka straszna. Straszne jest utknięcie, kiedy nie macie tam i nie macie tutaj. Następnego dnia o dwudziestej dziesięć Mary była już przy Williamie. Spojrzał na nią radośnie i opowiedział jej o swoim czworonożnym przyjacielu, którego miał, gdy był chłopcem. A ja kocham koty. Powiedziała Mary. Tylko my nie mieliśmy okazji ich hodować. Ale chciałabym mieć kotka w domu. I byłby dobry dla dziecka. Mary, co na to jego ojciec? William zapytał ostrożnie. Nie wiem, jak to jest mieć dziecko, choć całe życie go pragnęłam. On go nie chce. Dziewczyna spuściła oczy. Więc będzie dorastał bez ojca. Nagle rozległy się głosy i do pokoju wszedł Tim z Lili. William spojrzał uważnie na Mary. Zrozumiała, że musi działać. William wciąż coś mówił. Spojrzał na dziewczynę. A ona przysunęła się bliżej. Macizna poprosił Lily i Tima o uważne przeczytanie umowy. Biło koś, komu się nie podobało. Mary w końcu udało się złapać pluskłę z boku torby Lily. Był niewidzialny. Dziewczynka natychmiast odskoczyła od gości. Była nieźle wystraszona. Dobra, w porządku. Musiałam to sobie wyobrazić. Mary usłyszała głos Williama. Niech i tak będzie. Podpisał dokument. Goście nie zostali długo. Jego brat ostrzegł Williama, że przyjdą do niego w weekend. Mary stała jak cień obserwując ich. Gdy tylko drzwi się zatrzasnęły, William natychmiast włączył telefon. Usłyszał kroki. Ktoś schodził po schodach, a potem drzwi się otworzyły. Najwyraźniej wyszli na zewnątrz. Tim przeklął na swojego starszego brata. Gdy tylko drzwi samochodu zatrzasnęły się. William nie miał już wątpliwości, że przygotowali na niego zamach. Mary zauważyła łzy kapiące z oczu mężczyzny. Rozumiała jego ból, ona też została zdradzona. I nie sposób było o tym tak szybko zapomnieć. Dziewczyna nie chciała przeszkadzać Williamowi. Widziała, jak pogrąża się w sobie. Mary opuściła szpital i pojechała do domu. W jej sercu panował niepokój. Współczuła Williamowi. Chciała mu pomóc, ale teraz potrzebował czasu. Tak się złożyło, że następnego dnia Mary nie mogła przyjść do szpitala. Miała silne mdłości. Dziewczyna zdążyła tylko zanieść zamówienie do sklepu i prawie do wieczora leżała w łóżku. Taki z trudem dotarła do fabryki. Ostatniej nocy została zabrana. Następnego dnia Mary usłyszała wyrok. Williama nie było na oddziale. Ale kto był? zapytała z wahaniem. W końcu nie mógł jeszcze chodzić. Przyjechali po niego jacyś znajomi. W każdym razie była tu policja i lekarze, powiedział zmęczony lekarz. Mary niechętnie wróciła do domu. Przez ten czas William stał się jej bardzo bliski. Zostawił jej swój nowy, numer telefonu. Mary wybrała go drżącymi rękami, ale był zablokowany. To był koniec. Dziewczyna rozpłakała się. Chyba czas się rozstać. To dobry człowiek. Oby wszystko mu się ułożyło. Minęły dwa miesiące. Mary i jej mama nadal piekły ciasta. Wiele osób uwielbiało ich wypieki, więc był to pracowity czas. Gdyby nie ciąża Mary, przyjmowałaby więcej zamówień. Zaczęli nawet myśleć o zakupie używanego piekarnika. Dziewczyna często myślała o Williamie. Postanowiła, że jeśli będzie miała syna, nazwie go jego imieniem. Mary. Dzwonek do drzwi. Moli odciągnęła dziewczynę od jej myśli. Idź i zobacz. Na podejście stał William z ogromnym bukietem kwiatów. Obok niego stało kilku innych mężczyzn. Mary od razu zauważyła, że opiera się na jednej kuli. Cóż, znalazłem cię, ucieszył się gość. Mary, wyobrażasz sobie, że ktoś ukradł mi ten telefon w szpitalu? Dobrze, że zdążyłem tego dnia wysłać nagrania znajomemu policjantowi. Nie mogłam cię ostrzec, musiałem od razu zająć się swoimi sprawami. Przykro mi z powodu tego, co się stało. William, rzuciła mu się na szyję i rozpłakała. Czekałam na ciebie. Myślałam, że już nigdy cię nie zobaczę. Mary, kocham cię. Miałem mnóstwo czasu, by to sobie uświadomić. Pogłaskał ją po włosach. Teraz wszystko będzie dobrze. Mój brat i żona poszli do więzienia. Minęło sześć miesięcy. Przed drzwiami Mary zawsze stał mężczyzna. Ciągle dzwonił do drzwi. Kogo chcesz? Wyszedł niezadowolony Susijad. Krecisz sie tu kawy dzien. Czego pan chce? Przysiadłem zobaczyć sie z Mary. Powiedział młody mężczyzna. Dzwonie Kały Dzien, ale nie ma jej w domu. Zgada się. Ona już tu nie mieszka. Kobieta powiedziała ze złością. Wyszła za mąż jakieś pięć miesięcy temu i wyprowadziła się. Jej bogaty narzeczony zabrał też jej matkę. Mary wyszła za mąż. Oliver był oszołomiony. Ależ wyszła. Gdzie teraz mieszka? Nie wiem. Sąsiadka wzruszyła ramionami. Odwieźli ich drogimi samochodami. Mówią, że jej mąż wyleczył matkę. Przynajmniej teraz chodzi. I słyszałam, że wkrótce urodzi im się syn. Oliver opuścił głowę. Nie odważył się pójść do mery przez prawie dwa miesiące, ale nadzieja wzięła nad nim górę i ogarnięty dumą albo poczuciem winy, szybko do niej poszedł. Bardzo szybko jego romans z Pam dobiegł końca. Trzy miesiące nieokiełznanej namiętności, a potem nastąpił nagły koniec. Pam, ale jeśli mamy się pobrać, to może nie powinnaś się tak ubierać? Zapytał jej chłopak z zazdrością w głosie. Twoja spódnica ledwo zakrywa bieliznę. Oliver, co ty wyprawiasz? Zaśmiała się. Jestem ładną dziewczyną, potrzebuję uwagi mężczyzny. A poza tym nie sypiam z nimi tylko z tobą, ale to nie wystarczy. Rozzłościł się. Ale nadal musisz być bardziej dyskretna. Oliver. Dlaczego jesteś taki nudny? Pam rzuciła gniewnie i zaczęła malować usta na jaskrawo czerwony kolor. Ty i ja wychodzimy publicznie i wszyscy będą na mnie patrzeć. Oliver zaczął często odwiedzać dom Pam, i ku jego zdziwieniu jej ojciec nie miał nic przeciwko. Dziewczyna skończyła makijaż i wsiedli do samochodu. Pam pocałowała go namiętnie. Im więcej młodzi ludzie spacerowali po rynku, tym bardziej Oliver zdawał sobie sprawę, że dla Pam jest tak, jakby był nieobecny. Rzucała zalotne spojrzenia na młodych mężczyzn i chłopaków. Po tej wycieczce facet zrobił jej aferę. No wiesz, albo będziesz musiał zaakceptować, że taka jestem, albo tego nie zrozumiesz. Który? Napalona baba? Nie mógł już tego znieść. Pam, zachowujesz się jakbyś wystawiała się na sprzedaż. Nie jestem jeszcze Twoją żoną, więc nie histeryzuj przy mnie, powiedziała zamykając drzwi samochodu i odjeżdżając. Oliver poczuł się, jakby złapał go marznący deszcz. Zdał sobie sprawę, że jego związek z Pam był błędem. Ona nigdy go nie kochała. Pragnęła uwagi, adoracji, namiętności. Ale nie była zdolna do miłości. W ten sposób niszczymy nasze przeznaczenie. Oliver powiedział na głos. Miałem wszystko, ale porzuciłem to dla pożądania. Sierpiałem z tego powodu. Uzy płynęły mu z oczu, ale ich nie czuł. Mary już nigdy nie będzie w jego życiu podobnie jak ich dzieku.